Dobra, witam, witam po przerwie. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działać i powiadomienie poszło. Jeżeli nie, to znaczy, że jest jakiś problem z Face'em dzisiaj. Ale mam nadzieję, że będzie już okej, okay, mam nadzieję, że będzie już okej okay i że wszystko działa. Siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich. Po tym krótkim receciku, czy jest w porządeczku, czy powiadomienie poszło, czy dalej jest lipa, bo kurde, powiem wam, że z tym Facebookiem się dogadać dzisiaj to jest jakaś taka awaria, że normalnie się nie da. Się normalnie nie da. Witam, witam, witam. O, mi pokazuje na jednym liczniku 8 osób, na drugim 19, nie wiem. Poszło? Siemano, Łysy, witam serdecznie. Siemano, siemano, Paweł, witam również. Dobra, chyba jest okej, chyba jest okej, chyba powiadomionko poszło. Jak nie, no to będzie lipa. Poszło, wszystko git, Izabela, hej, hej, Olga, witam serdecznie. Siema, Bartosz, witam, witam gorąco. Ej, odpaliliśmy przed chwilą live'a i czekaj, że było 40 osób normalnie i nie wiem, co się działo. Jakaś lipa. Witam, Damian, siemano, Bartosz, po raz kolejny. Witam, witam po tym receciku. Dostałeś powiadomienie, Maciej, elegancko. Siemanko, Renata, witam serdecznie. Siemano, Jarosław, witam również. Siemaneczko. Natala, Marcin, Tomasz, siema, jest okej. Okay. Witam, Damian, Łukasz, siemaneczko. Witam, to ty za ekipę i to ty po raz kolejny reakcja zostawiona jak zawsze. Siemano, siemano. No i teraz zaraz 130 osób jest, kurde. A teraz wtedy, jak odpaliliśmy, to było 90 i więcej się nie nabijało, bo coś Facebook nawalił. Także witam was serdecznie, moi drodzy. Klikamy reakcyjki, udostępnienia, bo dzisiaj dzień bardzo ciężki start. Bardzo ciężki. Ciężki start live'a mieliśmy. Jeden był już odpalony i się nie powiadomił tutaj publiki, że start live'a i mieliśmy awarię. Było powiadomienie? Elegancko. Stefan, nie gadam z tobą. Czemu, Łukasz? Aha, zapomniałem. O mój Boże, chodzi o uchwyty. Wrzuciłem dwa, a nie cztery pewnie, nie? Siemano, Kamil, witam. Patryk, siemaneczko. Cześć, cześć. Ale patrz, czyli to ja przez to nie mogłem spać ostatnie noce. Tak to właśnie jest. Siemano, Krzysztof, witam gorąco. Kamil, siemanko. Szymon również witam. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, wraca Ameryka po przerwie, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Między innymi żniwa sorgo, żniwa bawełny, znaczy koszenie bawełny. Wszystkie pola są w tym praktycznie obsiane i trzeba to teraz się tym zająć na grubo. Siema, Damian, Konrad, witam. Pochwalony Łukasz, witam gorąco. 100 gwiazdek od Bartka wleciało. Bardzo dziękuję. O ja pierdzielę, aż żem zmienił. Z wrażenia, że zmienił scenę. Bardzo dziękuję, Bartek, piweczko dla ciebie wjeżdża oczywiście. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Mam wojnę w domu, bo jak je podzielić na trzech? Kurde, bele. Łukasz, ja ci doślę normalnie te uchwyty, bo aż mi teraz głupio, że ja zapomniałem, panie. Kurwa, header zgubiłem? Aha, ja... Mi też się nie pokazało, że jest live? No właśnie, lipa, lipa, lipa. Siemano, Patryk, dzień dobry. Siemano, co za ponownie. No, teraz powiadomienie poszło. Rozłożymy się tutaj, taki duży jest plac koło tych pól, więc możemy się tutaj rozłożyć elegancko. I odpinamy header, zwrotek, że tak powiem. I lecimy na pełnej, bo żniw mamy naprawdę mega, mega, mega dużo. A dawno nie było Ameryki, cały czas gramy te polskie serie. Postanowiłem sobie, że lecimy troszkę z Ameryczką. Czemu by nie? Czemu by nie? Siemano Max, witam serdecznie. Karolina, cześć, siemaneczko. Cześć, cześć, cześć. Dziękuję bardzo, Bartek, za rozporządzenie gwiazdek dzisiejszych. Jak widzisz, cel wyzerowany po wczorajszym live'ie. 36 tysięcy brakuje, moi drodzy, do 150 tysięcy gwiazdek. Siemanko, Weronika, witam gorąco. Siema, siema. I wjeżdżamy sobie, moi drodzy, w sorgo. No tutaj mamy do roboty naprawdę bardzo wiele. Oprócz tego, że jesteśmy we dwójkę z Tomaszem i będziemy tutaj obsługiwać dwa kombajny, to jeszcze my musimy, moi drodzy, sobie ogarnąć do rozładunku coś. Także tutaj trzeba będzie naprawdę na kilka maszyn cisnąć. Header potężny, jak widzicie. No ale ten fend, znaczy ten Massey w sumie ideal już naprawdę jest dość dużym sprzętem. Ja sobie go rozłożę. Witam, Andrzeju, siemano, siemano. Czy będzie dzisiaj Polska? Pewnie wieczorkiem będzie, zobaczymy. Raczej tak, sam będziesz kosił? Nie, no jedzie już Tomasz. Jedzie już Tomasz, tylko tak jak napisał, zgubił gdzieś header po drodze. Aż mi się śmiać z tego. I się wraca. On już był, kurde, prawie przy polu i teraz wraca, bo dziś header zgubił. O, tu leży. Przychacie, żeś zgubił, człowieku. Przychacie, żeś header zgubił. Dobrze, że się zorientował. Dzięki, Filip, za 99 gwiazdeczek. Fanfareczki dla ciebie i wielkie brawa oczywiście za wsparcie. Siemano, Mac Prank, również witam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam gorąco. No i mamy to. Mamy to, moi drodzy, wjazd w pole naszym masejkiem eleganckim. No i żniwa rozpoczęte. Sorgo oczywiście dla świń, bo jak wiecie, na ostatnich live'ach amerykańskich rozbudowaliśmy nasze gospo o oborę dla świń, dość dużą. I tam nie mają one na razie żarcia. Mają, świnie już są kupione, ogólnie stoją, siedzą i se chodzą, ale nie mają nic do jedzenia. Ale aby do fajrantu i biorę się za polskie gospo S22. Ale do 16 zostało mi tylko oglądać live'a. No i live'ik pewnie będzie do 16.30 jakoś, czy coś takiego, więc akurat byku ci się uda. Chyba pojedziemy sobie te pola po prostu w ten sposób, że przez tą drogę będziemy przejeżdżać. Potem będziemy również mieli misję, żeby je połączyć w ogóle, bo tutaj jak widzicie te pola jeszcze nie połączone, więc po tych żniwach prawdopodobnie z pługiem trzeba będzie tu wjechać i je łączyć. Mamy do zebrania jeszcze belki, że na naszych polach górnych, tych tam górskich, łąkowych, że tak powiem. I masakra, nie? Gadasz tak szybko, że się kiedyś zmęczysz streamami, to proponuję prowadzenie aukcji. No wiem, już mi to mówili nieraz, że mógłbym licytować te garaże, które są do zgarnięcia na Discovery. Normalnie, ja bym cię nadawał tam chyba. Czekam na paczkę i nie mogę wyjść z hotelu na miasto.
Powiedz na recepcji, że jak przyjdzie do ciebie paczka, żeby za ciebie odebrali. Patrz, rozwiązałem twój problem w sekundę. Dominika, naprawdę, chyba że nie masz recepcji w hotelu i wynajmujesz apartament, wtedy lipa, ale możesz zostawić na przykład na drzwiach kartkę, żeby zostawili paczkę u kogoś naprzeciwko, albo żeby położyli ją na wycieraczce, albo coś tam. Piotr, siemano, Piotr, dzień dobry, witam, Dawid również, cześć, Maciej, Angela, siemano, Weronika, ale bym sobie pograła. A czemu nie grasz? Czemu nie grasz? Zrobiłeś typowy holokaust dla świń. Tak, wybudowałem im oborę, kupiłem świnie, nie mają co jeść już drugi sezon. Ale jakoś się tam trzymają, nie? I nie, że od razu holokaust, no jak ty to nazywasz, no? Bardzo brzydkie słowo, nieładne, Arek. Ej, przejechaliśmy jeden pasek tego i mamy 5 ton sorgo już? Czy coś tutaj się zepsuło, że tak powiem, na tym gospodarstwie, czy o co tu chodzi? 5 ton po jednym przejeździe? Czy ja już tak bardzo się przyzwyczaiłem do naszych polskich małych gospodarstw, że teraz na Amerykę jak wjeżdżam i mam 5 ton, to myślę, że to dużo. Bo my, moi drodzy, 5 ton to na polskiej serii mamy ze wszystkich żniw, co nie? Piotr, siemano, Tomasz, witam, Krystian, siemaneczko, cześć, witam serdecznie. Moi drodzy, cel patronów na dziś 10 oczywiście do zdobycia, także kto patrona nie ma jeszcze, zachęcam bardzo gorąco w tym momencie, żeby zostać patronem, subskrybentem, bo zmienili nazwę, wykrzyknik patron wpisujecie i jesteście. Bo mamy czas. W czasy w szpitalu znowu? Co się wydarzyło? Co się stało, że w szpitalu? Nina, siemanko, cześć. No co, przecież na rzeź idą, no to prawda. No Zebek, tak właśnie jest, mamy kwaterę prywatną, a drzwi od budynku zamykane na klucz. Oj, no to lipa, no to nie mam pomysłu na to, żeby kurier paczkę. To czemu ty zamówiłaś sobie na wakacje jakąś paczkę? Agnieszka, cześć, Serafin, miłego popołudnia. Cześć Agnieszko, miłego popołudnia również życzę. Czy nie przeszkadza wam to, jak będę tak przejeżdżał sobie przez tą drogę? Mam nadzieję, że nie, bo tutaj jak widzicie, no te pole dość potężne. Czekamy na Tomka, bo on tutaj musi nam pomóc, ale chłop zgubił header i nie wiem, czy on tutaj zdąży dotrzeć, zanim my w ogóle wszystko skosimy, nie? Tomasz cię woła, gdzie? Chodź go podnieść. A, dobra, sorry, nie widziałem, ty. Sorry, nie widziałem, już biegnę do ciebie. Patrz, ja normalnie naspeedowany jestem. Cisnę na pełnej. Albo tutaj nie mamy easy development, kurde, to jest... No ładnie, Tomasz, żeś tu awarię zrobił, nie? Ładną, żeś Tomasz awarię zrobił. Jak go tutaj położyć? Czekaj, to trzeba by go obrócić. Tak o. Chyba tak, nie? Nie, odwrotnie. Jezus Maria, jeszcze wózek wypierdzielę. Zobaczcie, na Ameryce się dzieją rzeczy niemożliwe. Headery w powietrzu latają. Nie jem nic, jak próbuję to zwracam i jestem odwodniona? No dobra, okej, ale dlaczego tak się dzieje? Co się stało, że tak... twój organizm reaguje dziwnie? Czymś się zatrułaś? Dobra, chyba będzie okej. O, i tak się obrócił. Dobra, moje obracanie headeru poszło na marne. Tutaj się musisz podczepić, chyba Tomasz, z tej mańki i elegancko dojechać. Myślę, że dasz radę, jak coś to wołaj. Nie zamówiłem paczki, tylko nie zabrałem ze sobą bardzo ważnej rzeczy, długo tłumaczyć. Okej, pewnie coś związane z chorobą, tak mi się wydaje. No bo co innego. Siema Filip, dzień dobry, Kasiu, również witam serdecznie. Siemarko, Sylwia, cześć, siemano. Krzysztof, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, bo live 14.30, to nie muszę mówić do was dobry wieczór, tylko mogę mówić dzień dobry. Filip, Krzysztof, 6 miesięcy patrona wybiło, dzięki, bardzo wielkie brawa dla ciebie oczywiście i piweczko stawiam, byku. Elegancko dla ciebie. Pół roku, siema, witam serdecznie. Małpia grypa lub COVID ninja. Ta, małpia grypa. Teraz nie ma małpiej grypy, tylko jest małpia ospa. Miał małpę od dzisiaj ten, szef WHO uznał tą chorobę za ogólne zagrożenie dla nas, więc zostawcie do niego reakcję pod tym live'em, ja mu przekażę, nie? Tak sobie właśnie, gdzie ja mam głowę? Lipa. Miała ryja jak kopara. Rapapara. Miała ryja jak kopara. Łopa! Siemano Mateusz, witam serdecznie. Tak właśnie, gdzie ja mam głowę? No tak, żebym czuł, że to chodzi coś, że z chorobą. No jedźcie te auta, no. Wykrzyknik patron, moi drodzy, to oczywiście komenda obowiązkowa tutaj, żeby sobie ją sprawdzić chociaż raz i patronem zostać, czyli subskrybentem, bo to zmienili nazwę. Nie wiem dlaczego w sumie, nie podoba mi się to, ale niech będzie. Tomaszowi header żeśmy podnieśli, ale on tutaj nie, no zdąży dojechać, tego pola jest naprawdę tak dużo, że jeszcze zaraz będę musiał jechać po przyczepę, żeby się wyładować, więc polecimy sobie, nie wiem, czy po ciężarówkę, czy po jakiś ciągnik, ale chyba ciężarówką będziemy zwozić dzisiaj. Siemano Łukasz, cześć, siemaneczko, witam gorąco. Godziny zbijamy, moi drodzy, koncertowo, powiem wam, od wczoraj. Siemano, witam, więc jest dobry, że tak powiem, progres godzinowy, bo zbitych godzin mamy zaraz, moi drodzy, 7 od 2 dni, także jest elegancko. Dzień dobry, wujek Miłosz, siemaneczko. Witam, wujku Miłoszu. Oczywiście, jeżeli ktoś z was chce, to może też również patrona podarować. Albo 5, albo 10, albo ilu chce. Bo tutaj wiele chętnych osób jest również, którzy nie mogą sobie na patrona pozwolić, a również by chcieli go mieć. Więc jak najbardziej zachęcam.
Oliwier, bo nie było mi to od czasu FS19, ogólnie to się ma wszystkim. Siemano Oliwier, od czasów FS19, no to nie było ci tutaj dobre 7, 8, 9 miesięcy, panie, to ciąża, ciąża. No to Oliwier, no to Oliwier, no to nie pozostaje nic innego jak tutaj zostać, bo polskie serie na FS22 już również gramy. No i mamy naprawdę tam już dość mocno rozwinięte niektóre miejsca. Na przykład na osada PGR mamy fajnie rozwinięty. No i polskie serie są, amerykańskie również jak widzisz. Ogólnie moi drodzy, mogę wam powiedzieć w tajemnicy, nad czym tutaj myślimy bardzo mocno intensywnie. Dzisiaj przegadałem temat z Tomaszem odnośnie przeniesienia amerykańskiej serii na mapę, na której mamy mega dużo nowych upraw, takich jak na przykład lawenda. Takich jak na przykład ryż bodajże tam jest, ale nie jesteśmy pewni, że to jest ryż. Możemy tam budować drogi, możemy zbierać sobie jakieś tam zupełnie inne rzeczy, borówki i tak dalej, jagody. Więc taka seria prawdopodobnie się szykuje i Amerykę po prostu taką, jakbyśmy ją stąd wykleili, wkleimy sobie na inną mapę. Tak to będzie wyglądać. Czy można wykupić patronat w euro? Można, Macieju, oczywiście zachęcam bardzo gorąco. Tam automatycznie waluta ci dobiera do twojego konta, więc zachęcam bardzo gorąco, żeby patronem zostać cyklicznym najlepiej, bo to wtedy nawet nie widzisz, kiedy to się dzieje co miesiąc, a patron przedłużony jest. No i oczywiście wszystkie korzyści, które patron ma, są dla ciebie, no bo korzyści są niemałe, między innymi wiadomości niebieskie na czacie masz i wiele innych. Dostęp do grupy, dostęp do grupy z modami polskimi również będzie dla patronów. Więc zachęcam bardzo gorąco do tego. Ja sobie muszę się przetransportować tutaj na gospo. I teraz tak, wziąć ciągnik, czy wziąć, moi drodzy, ciężaróweczkę? To jest teraz pytanie do załadunku. Ale chyba pojedziemy tam ciężarówką. Tutaj widzę, że cysterna stoi z ciężarówką podczepiona. Więc trzeba by było sobie to jakoś może tutaj przebranżowić. Ona jest z wodą. Dobra, tą cysternę możemy tutaj zostawić. Jagodzianki? Normalnie jagodzianki będziemy robić na mapach. Ale nie, bardzo, bardzo fajna mapa naprawdę. Mamy dwie propozycje. Siemano Marcin, dziś nowej serii polskiej. Jakiej nowej serii polskiej? Nie mamy żadnej nowej polskiej serii aktualnie. Gdzie jest przyczepka na zboże do ciężarówki? Chyba tam, gdzie kombajny. A ja mam patrona? A masz, Łukasz, ewidentnie. Niebieski sztandar przy twoim imieniu i nazwisku widnieje, więc patron jak najbardziej istnieje. Ale zrymowałem znowu. Siemaneczko, Monika, witam serdecznie. Siema, Monia, jak tam u ciebie leci? Jak tam u ciebie, Moniczka? O, tutaj jest, dobra. I oczywiście, żeby nią wyjechać, to muszę się tutaj na skos podpiąć. Albo wyjechać najpierw firanką. Ale nie, dobra, to ja wolę na skos. Lepiej zrobić nowe gospo z dużym rozmachem? No tak, no będzie nowe gospo, ale mi chodzi o to, że maszyny i budżet zostaną przeniesione na nową mapę, a gospo będzie oczywiście nowe, no bo jak? Przecież nie przeniosę całego gospa, tak się nie da. Pozdrowionka od matki Beatki, pozdrawiam również panią Beatkę. Czekam na gołąbki. Będą pewnie niebawem, że tak powiem, wysyłane. Wszystko w porządku, jakoś leci powolutku. Cieszę się bardzo. Siemano Mariusz, siemano Ireneusz. Jezu, jakie to ciastko kokosowe jest pyszniutkie. Jakie ciastko kokosowe? Co ty tam jesz? Jakie ciastko kokosowe? Halo, to jest nielegalne. Jedzenie takich rzeczy i mówienie o tym na live to jest nielegalne. I ja mam patron. Masz oczywiście. Magda, siemanko, witam serdecznie. Cześć, Madzia. Czekajcie, czy ja tutaj znowu pojechałem sobie naokoło, nie wiem dlaczego. Witam, Magda, siemanko. Karolina, 50 gwiazdek. Siemano. Bardzo dziękuję za wsparcie gwiazdkowe. W czwartek będą świeżo robione i wysyłane. Dobra, czekam. Jak tam po wczorajszym wieczornym kefie z Rabin? A dobrze, nawet nie było awarii żołądkowej. Michał, 100 gwiazdeczek. Bardzo dziękuję, byku, bardzo dziękuję. I polej jeszcze raz. A szwagier znowu raz na ciotkę, gdzie on kurde w las. I pijesz aż do dna. Już wujek wjeżdża ciągiem tak jak rudy na 102. Dzięki bardzo Michale za 100 gwiazdeczek i Karolina 50. Bardzo dziękuję. Dobra, tutaj już trzeba się skupić na jeździe, bo tą ciężarówką to też jest lekka odpowiedzialność, bym powiedział, śmigać takimi prędkościami. 100 na godzinę, kurde, to nie jest mało, nie? Zostaw kawałek, po live będziemy, tak. Siema Denis, witam serdecznie. A może tak grilla? Karkóweczkę z grilla z masełkiem czosnkowym i do tego taką, wiecie, łodyżką rozmarynu, z miłą chęcią i do tego grillowana bułeczka, jak najbardziej. Ewentualnie, jak nie masz takich rarytasów, może być i kiełba śląska nacięta w kratkę, jak najbardziej. Chociaż powiem wam, że w tym roku wyjątkowo mało grilluję. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale wyjątkowo mało grilluję w tym roku. Tędy sobie jedziemy, elegancko. A Tomasz gdzie jest? A Tomasz tam, z tamtej mańki, wjeżdża na pole, to elegancko. Ja sobie już tutaj zdejmę plandekę. Wyładunek, moi drodzy, bo 100%. Siema, pozdrowienia z Kujaw, dawno nie było Ameryki. No dawno nie było, bardzo, bardzo dawno.
ale już wróciła Ameryczka elegancko. Bo tutaj naprawdę się lekko za nią stęskniłem. Czekajcie. Dobra, soreczka, musiałem odpisać na wiadomość. Mówią ludzie, że cięta w kratkę to po małopolsku. Być może, ale jest dobra taka, ma zupełnie inny smak. Siema Filip, witam serdecznie. Siema, siema. Czy ty tu wjechałeś? Nie, dobra. Dziś będzie, no nie wiem Filipie, zobaczymy, co będzie wieczorem. Nie pisz do mnie? Do kogo? Ja do ciebie? Dlaczego mam do ciebie nie pisać? Ja nie mam zamiaru do ciebie pisać, ale powiem wam, że Piotrek już w nocy miał, że tak powiem, awarię żołądkową na toalecie. A ja dopiero jak wróciłem do domu po 2:30, to wtedy mnie złapało, a on już w trakcie jazdy na chatę, dosłownie 15 minut po zjedzeniu kebaba nocnego, już mu coś tam w żołądeczku nie zagrało, nie? Już tam coś, że go tak powiem, pogilgotało. Ale zasnął oczywiście i takich miałem kompanów podróży, że... Przestań już gadać o tym żarciu, bo znowu jestem głodny. Zobacz sobie na grupie, jak jest ładne zdjęcie z kebabem, no. Wiesz, jaki był dobry? Trochę słony, to prawda, trochę słony, bo był zrobiony z tak zwanej kuli mocy. Wiecie, kula mocy to jest to mięso na tym takim kiju, co się obkręca. I takie kebaby, wiecie, no niezbyt kebaby premium, że tak powiem. No są kupowane w makro, w Selgrosie i to jest po prostu kula mocy kupowana do wszystkich kebabów ta sama. No i ona się nie wyróżnia, żaden kebab się nie wyróżnia jakimś swoim specjalnym mięsem z takich gorszych kebabów. I wszystko zależy od dodatków, od surówek, od sosu i tak dalej. Sefciu, będzie live z działeczki? No właśnie, powiem wam szczerze, że w tym roku nie wiem, czy ja w ogóle na działce wyląduję. Dawaj na kebsa! Co to za jak live prowadzi? Oddawaj Sefka? To ja. Wal się? Dobra, Arek, wbijaj tam, mówię ci, na grupę Serafin Live. Kebab jest taka lufa, człowieku. A czemu tak po nocy jesz? Niezdrowo. No bo wczoraj była taki był pomysł na live'ie, żebyśmy pojechali do Michaela i zjedli nocnego kebaba. Stoperan poszedł w ruch? Nie no, ja nigdy nie brałem takich specyfików, po prostu musiałem to przeczekać, że tak powiem. Co ty mi tak, Tomasz, tu? O, poprzeczniaczka wyciąłeś. Aha, dobra, już rozumiem. Myślałem, że chciałeś mi po złości zrobić i mi tutaj przeciąłeś pole. A tu proszę bardzo, tylko taka lekka sugestia sobie poprzeczniaka. Tutaj chyba z GPS-a pierdzielne, wiecie? Żeby tego nie spierdzielić, bo mi na raz bierze ten header to. I fajnie by było, jakby mi to zebrało na raz. Siemaneczko Sebastian, witam serdecznie. Siemano. Witam gorąco. No i patrz, Tomasz, zepsułeś, bo teraz będzie taki mały na szerokość drogi mijaczek. Ale dobra, to się skosi później. Jadę po sushi. Patrzcie, bogactwo, po sushi jedzie. Patrzcie go, wariata. Po sushi jedzie. O, macie go. Po sushi do suszarni. Tam u ciebie takie coś jest w ogóle w okolicy? Arek, gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty mieszkasz, Arek, że ty po sushi teraz jedziesz? Arek, weź tego patrona, co? Bo normalnie nie mogę patrzeć na to. Nie mogę na to patrzeć, normalnie aż mnie oczy mnie wypala, nie? Oczy mnie wypala, jak to widzę. Ty zawsze przy tym czarno-białym zdjęciu swoim eleganckim miałeś patrona. Rok obserwacji masz odznakę. I to... No dzisiaj patronik przedłużony. No i Sebastianie, bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, aż poza Mościernicko, niżej nie mogę, bo za EB w podłogę. Witaj, Marcin, siemaneczko, wyglądasz jak niemowlak? A coś innego masz do powiedzenia, Marcin, czy będziesz pisał to, co wszyscy i będziesz mnie obrażał? Nie wolno tak. A przy kichaniu strach, żeby nie poleciało. Sushi z chóru? Sushi z chóru? Takiego kościelnego? Ej, tu pod górkę jest lekko i już ten Masej seledwo wjeżdża. Siema, siema, ludziska i dzieciaku. Siemano, Karol, witam serdecznie. Witam Patronidasa. Siema, Kamil również, witam gorąco. Ja wiem, że są jakieś problemy z patronem ogólnie, bo tam płatność odrzuca, ale ogólnie jak zrobicie to dwa razy, no to daje radę. Tomasz dookoła sobie leci. Ogólnie Tomasz, zróbmy tak, że wyładowujemy się sami, jeżeli chodzi o rozładunek kombajnów, bo ja nie będę pilnował ciebie, a ty mnie, więc po prostu ciężarówka stoi, jak będziesz potrzebował, to podjeżdżaj, bo we dwójkę robić żniwa i jeszcze patrzeć na wyładunek to jest trochę problem, nie? Siemano, Bartek! Ciebie nigdy dawno nie oglądałem, ale musiałem. Czemu, Marcin, nie musiałeś? Co tam stanęło w twoim życiu na drodze, że musiałeś zrezygnować z oglądania live'u? Sushi z chóru? Chyba z chrustu, no.
Na Facebooku wpisz zajebiste, a i też sam umiem ja też robiłem sam sushi nie raz i nawet wychodziło, powiem ci szczerze. Najgorsze w sushi jest zrobić dobry ryż, nie? Jak zrobisz dobry ryż, to już jest okej. Ale tak to, no, bywa ciężko, żeby on nie był po prostu twardy i taki grudowaty. Ale jak zrobisz dobry ryż, to jest dobrze. Dobrze, panie brygadzisto. Cieszę się, że się zgadzasz, Tomku. Siema, Adrianie, witam serdecznie. Dobra, dokosimy ten kawałek tutaj. I teraz musimy dojechać tam do końca. Tam do końca sobie dojedziemy i zaczniemy od drogi. I zaczniemy tu od drogi. Proszę bardzo, widzicie, jakby było więcej nas teraz na tutaj na live'ie, na serwerze, to już by ktoś mógł robić kultywatorowanie albo nawożenie, a potem kultywatorowanie. Ogólnie staram się jeździć bez GPS-a, powiem wam, przynajmniej kombajnami, bo tam siebie to wiadomo, że wygodniej na GPS-ie, ale kombajnami wolałbym bez GPS-a sobie śmigać, mimo tego, że to jest Ameryka, to jakoś wiecie, więcej frajdy sprawia gra, że tak powiem, bez GPS-a, to koszenie. No i tak się staram, tak się staram. Bo wiem, że GPS też się nudno ogląda ogólnie, gdy ja nie muszę nic zrobić, tylko sobie kombajn sam jedzie. Jeszcze najlepiej ustawić GPS i tempomat, nie? Wtedy to już jest w ogóle elegancko. Robert, siemaneczko, witam serdecznie. Akurat jak włączyłeś live'a, brak czasu. Ale co, praca, Marcin? Praca czy co? Co ty z jakiego moda używasz jako GPS, że ci tak fajnie pokazuje linię? GPS mod, nie. Vehicle Control Addon się nazywa. Moi drodzy, 40 reakcji, jak do 200 brakuje i mamy 17 udostępnień, dobijmy do 30 udostępnień, czyli brakuje 13 udostępnień i 40 reakcji. Teraz cały tutaj team, cała społeczność się motywuje i klika te guziczki elegancko, żeby to w świat leciało. Ja wiem, że żniwa, że niektórzy dopiero wstali, bo w nocy kosili i tak dalej, zmęczeni jeszcze jesteście, ale zachęcam bardzo gorąco i w ogóle jestem w szoku, że jest ponad 290 osób na live'ie z Ameryki o 15, czyli wy też się za tą serią dość mocno stęskniliście. Ta Polska też już wam bokami wychodzi, bo od miesiąca, od półtorej miesiąca gramy tak naprawdę tylko Polskę, no. Ja też to zauważyłem, że ta Polska troszkę już jest wtedy przejedzona. Trzeba troszkę od niej trochę odetchnąć, pograć trochę zagranicznych serii. I mówię wam, tą Amerykę trzeba przenieść na tą mapę, gdzie są nowe uprawy i ten farming odżyje na nowo, no. Siema Łukasz, witam serdecznie. Pokażemy wam z chłopakami nowe możliwości, nowe zbiory, nowe uprawy i wszystko. I będzie przyjemniacko. Zajadę sobie w tamtą stronę. Zajadę sobie w tamtą stronę, bo będę miał rurę do rozładunku po stronie, gdzie nie mam zboża. Więc będę mógł sobie zaraz podjechać, jak się tylko Tomasz rozładuje. Udostępniłeś, Kamil, live'a? Tak, udostępniłeś, bo masz flagę, wiesz? To powrót Francji? Kurde, Francji nie, będziemy przenosić Amerykę na inną mapę, wiesz? Będą nowe uprawy, nowa mapa i naprawdę taka mapa, która ma dużo możliwości. Jeszcze musimy ją przetestować, ale jak ją przetestujemy, to myślę, że będzie już naprawdę elegancko. Jak będzie wszystko działać, to tam przenosimy Amerykę. Z tego Elm Creeka rezygnujemy, bo tutaj jest standardowa mapa, więc nie ma to też na niej za długo siedzieć, a już tutaj siedzimy ponad 8 miesięcy, więc wiecie. Kiedy planujecie nową Amerykę? No nie będę mówił daty, bo nie chcę tutaj, wiesz, rzucać słów na wiatr, ale no jak najszybciej, żeby to przenieść, żeby się tam właśnie, żeby zagościć na nowej mapie. Czy ja palę? Nie, ja podgrzewam, to jest IQOS. To nie jest papieros, to jest IQOS. Dobra, 17 ton w zbiorniku, lecimy pod ciężarówkę, rozładowujemy się. Siema, Zołdy, coś ty ze sobą odpierwandolił. No, goliłem brodę, bo 1100 godzin, taki był zakład, że na 1100 godzin golę brodę. No i tak się wydarzyło, że to 1100 godzin było. No i trzeba było się ogolić, może kiedyś zrobisz serię z koparkami i w ogóle. No tamta mapa ma również właśnie takie możliwości, że masz drogi budować i tak dalej. Siema Józef, witam serdecznie, siemano, siemano, siemano. Cześć, cześć, cześć. Dobra, tutaj już pełno, druga komora, elegancio. Ja się muszę napić, jak zwykle. Łukasz, dziękuję za udostępnienie, dziękuję Konrad, dziękuję Tomasz, Michał, Zbigniew i kolejny Łukasz. Bardzo dziękuję za udostępnionka, dzięki, dzięki. Moi drodzy, kto jest z was nowy w ogóle, klikajcie obserwację, żeby dostawać powiadomienia o live'ach. Obserwacja, ważna rzecz, bo wtedy dostajecie powiadomienia o live'ach, przynajmniej jak Facebookowi chce się wysłać. Sorga w ogóle my już mamy drogę w Silosie, ja już wam mogę pokazać to. Że tutaj naprawdę tego sorga mamy już 112 ton i w styczniu można to sprzedać, ale my to trzymamy dla świń, bo patrzcie, świnie mamy 40 sztuk i one nie mają kompletnie nic, ani grama jedzenia. Biedne świnie w zagrodzie są i nie mają co jeść. To fajnie, że będzie nowa Ameryka, już się nie mogę doczekać, będzie, będzie, no, Ameryczka nowa będzie. Myślę, że no kwestia
Nie chcę, nie chcę mówić, ale myślę, że szybko. Myślę, że szybko to ogarniemy, bo myślę, że ta mapa jest sprawdzona i działa, skoro ktoś ją wypuścił i tam też miała dość dużo opinii dobrych, z tego co tak szybko zajrzałem na stronę, więc myślę, że wszystko będzie z nią ok. Przeniesiemy się, będą nowe uprawy, nowe rzeczy, budowanie tak samo. Może tam się zajmiemy również bardziej leśnictwem, bo w sumie w Farmingu 22 jeszcze leśnictwem się tak nie zajmowaliśmy. Więc mówię, czekać tylko pozostaje i będzie dobrze. Takimi teraz kombajnami będę zbierał pszenicę, jak skończę trawę, fendami. Są dobre. No i jedne z większych, nie? Większy jest chyba tylko i wyłącznie John Deere, ten najnowszy, który ma header 16 metrów. Czy tam 14, nie pamiętam. Ale to już jest byk jak nie wiem, nie? To już jest taki byk jak nie wiem. Hejka Monika, witam serdecznie. Siemanko. I cyk, tu se polecimy. Co to za mapa? Elm Creek. Podstawowa mapa z Farminga. Widzisz tą mapę na serię amerykańską Westbridge Hills 22? Widzisz tą mapę na serię amerykańską? Czekajcie, bo tu wjechał Tomasz. Ja się stąd wycofam w takim razie. Bo chciałem jeździć sobie przód tył, ale dobra, ja sobie wycofam. Niech Tomasz to dokończy, a my podlecimy. Bo te zielone sprzedałem. John Deere? Nie, ty miałeś jakieś inne, nie? Nie pamiętam już, co ty mi tam wysyłałeś na screenie, ale miałeś jakieś inne chyba te kombajny. To nie były John Deere, nie? A jak nie wiesz, ale czego? Czego nie wiem, Tomasz? Bo wypadłem z tematu, bo się zacząłem skupiać nad mapą właśnie. Jak ona się nazywała, nie pamiętam, ale nie będę wam zdradzał, ale naprawdę zobaczycie, że jest fajna. No, ogólnie tak, te pola mamy ogarnięte, John Deere miałeś, no, te pola mamy ogarnięte, ogólnie nareszcie pól mamy również sorgo, ale też jeszcze będziemy sobie przybijać i może dzisiaj zaczniemy sobie jeszcze bawełnę, bo tej bawełny też naprawdę mamy dość sporo, a bawełnę, jak wiecie, zbiera się dość żmudnie, wolno, powolutku. Mówisz, że byk, jak nie wiesz, ten klas? Aha, dobra, rozumiem. Sefcio, ratuj, błagam, tu się kas przestało. W czym ci pomóc, w jakiej sprawie mam cię uratować? Dawaj mów. Moi drodzy, jedna reakcja do 200 brakuje, także klikamy. Kto jeszcze nie zostawił reakcyjki? Łapka w górę, uśmiech, serduszko, co tam chcecie, to lećcie z tematem. Ta. No co jest, Kacper? Pisz mi tutaj, co mam... W czym mam cię ratować, panie? Normalnie powiem wam, że to się tutaj tyle tego leci, że my takie jedno pole robimy i mamy już po prostu prawie pełną przyczepę... On mi tak wjeżdża po złości. Do OHZ Osęciny John Deere X9114 metrów header kupili nowego? Czy do OHZ Osęciny... Ja nie wiem, stary, czy kupili. Ty mnie pytasz? Ja nie mam pojęcia. Teraz trzeba kupić kosiarkę dużą i lecim z trawą. Ona jest fajna, bo od razu ci pokos robi, więc to jest wygodne, bo nie musisz potem tego zgrabiać. Tylko musisz to włączyć w opcji, ale nie wiem, czy na telefonie też to jest, żeby robiła ci od razu pokos. Jak ci robi od razu pokos, to nie wiem, czy na telefonie, na Farmingu to są również pracownicy, to możesz sobie pójść od razu pracownika z tyłu, znaczy kosiarką, żeby ci kosił trawę i pokos robił, a ty już z tyłu pracę, nie? Odpalasz i lecisz. Albo do kosiarki podpiąć może pracę się da? Żebyś nie musiał na 5 razy pola obrabiać? Też może jakaś opcja. Pomóż mi wnosić płytę na 20 piętro? Na 20 piętro to obowiązkowa jest winda, więc tam raczej nie ma chyba problemu, żeby wnosić, bo wsadzasz do windy i klikasz 20 i jedzie samo, nie? Widziałem Westbridge Hills 22, ale tam jest mało nowych upraw, wiesz? Możesz podjąć pracę pod kosiarkę, no i patrz, i wtedy możesz sobie polecieć od razu jednym przejazdem, nie? Duża kosiarka, która automatycznie robi pokos, do kosiarki podpinasz prasę, która prasuje i petarda, tylko wtedy chyba wolniej jedziesz, tak mi się wydaje. Dobra, Tomasz skosi ten ostatni rządek, chyba już na jeden się uda. Chociaż nie, tam jeszcze trzeba będzie dokosić kawałeczek. Dobra, to tam sobie my to zrobimy. Wyładujemy się. Właśnie nie ma windy, zepsuła się. To trzeba poczekać, aż się naprawi, przecież nie będziesz wnosił płyt na 20 piętro, człowieku. Daj se spokój. Trzeba poczekać, aż się winda naprawi, a nie tutaj się teraz zamęczać, no. Jak się winda zepsuła, to na 20 piętro to nie ma co się męczyć. Naprawdę. Ja bym poczekał, nie? 14 pól tylko? 14 pól trawy masz? To tak bym powiedział odważnie. Kostek będzie jakieś 380 tysięcy, no nie? Siemano Asiu, witam serdecznie, siema. Tak, wiem, dalej nie dostałeś zdjęcia, ale widziałeś wczoraj zdjęcie z kebabem, na którym nie mam brody, więc tam już może cię takie zadowoli. Siemano Wojciech, witam serdecznie, siemanko.
Może cię zadowoli właśnie takie zdjęcie z kebabem, co? Asia, czy nie? Czy chcesz takie specjalne z dedykacją? Łukasz, siemaneczko, witam gorąco. Siema, siema. A i powiem wam, że ostatnio jest w wakacji tak mniej ludzi na live'ach, że kojarzę każdego, nie? Każdy, kto pisze, to kojarzę was. To jest w sumie bardzo miłe, bo już was traktuję jak znajomych normalnie, no nie? Wszystkie twarze znajome. Nie mogę czekać, bo do 16 muszę oddać mieszkanie już gotowe. I dopiero wnosisz płyty? To masz godzinę na oddanie mieszkania, a jeszcze nie masz płyt wniesionych, to ty te płyty to położysz na podłodze i tyle? A gdzie jakieś jeszcze? Weź tu dokończ. Dobre, dokończę. Specjalne z dedykacją. Tak, kojarzę. Tomasz, ciebie to już w ogóle kojarzę. Hej Dawid, siemano. Siema Maksym, Grzegorz, witam również. Siemaneczko. I Adam, cześć. A co, to by się miejsce skończyło? Dobra, już kończę. Dojedziemy ten kawałeczek. O, mijaczka zostawił kto? Też se go zgarniemy, co tam? Zawsze kilka kilogramów więcej, nie? Mam pytanko, czemu po wrzuceniu mapy osada czy innej do modów nie widzimy jej, żeby ją wybrać do gry? Wrzucasz ją do folderu moc, ale mam nadzieję, że jej nie rozpakowujesz, tak? Ona ma nazwę FS22, podłoga, osada na przykład, tak? I taki plik wrzucasz do folderu mods i gra nie widzi. Siemanko Sebastian, witam serdecznie. Siema. No to nie wiem, czemu nie widzi, powiem szczerze. Dość dziwne, bo to powinno normalnie widzieć. Iwo, dziękuję za 100 gwiazdeczek. Na ciągle ropy mało, taniej by się przydało, bo tak od rana koszę po lewym sprzętem. Dzięki bardzo Iwo za 100 gwiazdeczek. Zachęcam do gwiazdeczek, oczywiście dobijamy, moi drodzy, w tym miesiącu 150 tysięcy. O kurde bele, tutaj już pełna przyczepka. Dobra, to trzeba lecieć do silosu. Siema Aram, Mateusz. Cztery ostatnie muszę wnieść, ale mi ręce zaraz się i je przykręcić i gotowe. No to powiem ci, że w godzinę może być ciężko, żeby wnieść 4 płyty na 20 piętro, przykręcić i oddać mieszkanie gotowe. Siema, pozdrowiłem nocnego kepsa i właśnie skończyłem swojego. Smacznego, Michale. I zobacz, jak taki keps zazdroszczony lepiej smakuje, nie? Od razu. Inne mody widzi, a żadnej nie widzi. A mapy żadnej nie widzi. Kurde, nie wiem. Powiem ci, że nie wiem. Ameryka tak się ciągnie, na Polsce jakoś więcej się dzieje? Nie, no właśnie tutaj na Ameryce się więcej dzieje, moim zdaniem. Bo tutaj przynajmniej jest co robić, a tam tylko co? Świnie na karm? No właśnie, kurde, może teraz się tym zajmiemy, tylko my nie mamy chyba wszystkich upraw, które są potrzebne, żeby świnie nakarmić. Ale zaraz sobie teraz zostawimy Tomka na żniwach, podstawimy mu tylko ciężarówkę i porobimy coś na gospie, bo tam jest też dużo do zrobienia, między innymi kury nakarmić. Mamy sierpień, wrzesień, październik, listopad. W listopadzie również jajka do sprzedania są. Mamy tyle jajek, że ja pierdzielę. No i zobacz, ile tu jest do roboty. Trzeba nakarmić, jajka ogarnąć, TMR namieszać. O, TMR trzeba namieszać, bo nie mamy dla krów TMR-u. Słomę trzeba im dać również. Cześć, Krystian, siemaneczko. Także tutaj mi się wydaje, że jest więcej do roboty niż na Polsce. Hello, Maximilian, witam serdecznie. Ja to mam... O Jezu, driftem wszedłem, ciężarówką driftem. W nocy już miałem ochotę, ale dzisiaj dzień to nie było jak jechać, bo zamknięte. W nocy było zamknięte, ale w dzień już jest jak jechać chyba, to chciałeś napisać. Podpal gospo? Nie ma sensu, za ładne jest. To jest chyba gospo, które mi najładniej wyszło ze wszystkich, które budowałem, moim zdaniem. Zagranicznych oczywiście. Naprawdę ono wyszło przepięknie, to gospodarstwo. Te konie tam w ogóle jak wyglądają. No jest naprawdę ładnie. Sam siebie chwalę, nie? To już jest chyba jakiś poziom narcyzmu. A jak skończę tu, to jadę na drugie mieszkanie, które muszę oddać o 20, to spokojnie, a tam ciężej jeszcze będzie? Ja pierdzielę. No to ja ci wspomnę, szczerze, że współczuję takiej presji czasu, nie? Że tutaj o 16 musisz oddać chatę, tam o 20. Oj, a ja tutaj mam silos, a ja zawinąłem aż tutaj. Dobra, wylecimy sobie w ten sposób. Graj w Marvel's Avengers? Chyba jesteś niepoważny, Maximilian. Chyba jesteś, Maximilian, niepoważny, że ja będę grał w superbohaterów. Nie. Ja już nie mam 12 lat, żeby grać w superbohaterów. Marvel Avengers? To już nie, może w Pokémony jeszcze. Czy nie? Nie, ja raczej w symulatory gram. Ja raczej gram w symulatory, byku. A nie w superbohaterów. Naprawdę, Maximilian. Niestety nie. To niemożliwe jest. Dobra. Cyk, wysypiemy. Siema, Gabriel. Witam serdecznie. Siemaneczko. Nie mam szklanki i muszę cały czas tą butelkę z ziemi podnosić i odkręcać, nie? No i wiadomo, z dlaczego jeszcze jesteśmy fanami? Eurotracka. Ja na szczęście terminów nie mam, jak zrobię, to będzie. No bo to jest właśnie takie błędne koło, jak się deklarujesz z jakimś terminem,
i potem ci się nie uda, to wszyscy mają pretensje. A jak powiesz, jak będzie, to będzie, to ogólnie nikt na nic nie czeka i niczego nie wymaga, no nie? Miałeś dać dla świń? Nie, my będziemy mieli postawiony mikser do paszy dla świń i tam trzeba będzie sypać sorgo. A to na razie dajemy sobie do silosu. Nie będziemy dawać wszystkiego osobno świniom, tylko wszystko do miksera. Do pig food miksera będziemy ładować i dopiero tam stamtąd dla świń. Symulatory lotu, na przykład F-16. No chciałem we Flying Simulator grać, ale to za nudne trochę jest, nie? Muszę uciekać, która wróciła z przedszkola z gorączką i już nie ją zająć. Spoczko, spoczko, Tomasz. Spoczko, spoczko, nie ma problemu. No to panie kochany, zostaję sam. Zostaję sam. Ale jasna sprawa, jak córka z gorączką wróciła, to nie ma co tutaj grać, tylko trzeba się nią zająć, nie? Ja myślę, że nawet jakbyś w Snake'a grał, to będziemy cię oglądać. Nie, no gra dużo robi, myślę. Nie chciałem napisać, że dzisiaj mam dniówkę i w nocy nie było jak jechać, bo na 6 do pracy, a druga sprawa, że Kevz już był zamknięty, bo tylko do 24. Po wakacjach jestem, to jeszcze nie ogarnięty. A, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Czyli musiałeś wstać wcześniej. Po drugie, Kevz w nocy zamknięty, więc nie było jak jechać, więc zjadłeś sobie dzisiaj po pracy. No i pięknie. I pewnie całą pracę czekałeś na tego kebaba, nie? Na bank tak było, że całą pracę myślałeś o kebabie. Czekajcie, po co ja tam jadę? Ja już tam jechać nie muszę, bo tam już mamy skoszone. My teraz możemy zająć się polem numer... A dobra, na 3-5 polecimy. Na 3-5, to jest ładne pole. Czy zna ktoś spoko tira z modów z amerykańską, na amerykańską mapę do FF22? No ten, którym my jeździmy, jest spoko. Ale jak on się nazywa i skąd my go mamy? Kurde, tego ci nie powiem, bo nie pamiętam, nie? Tego to ci nie powiem, bo nie pamiętam. Niestety. Zjadłem go w pracy, bo do 18 pracuję. Aha, na przerwie. No i też dobrze. Pole 3-5. Też zrobione przez nas, tam co byśmy się namęczyli z równaniem terenu tutaj i z robieniem tego pola, jak pamiętam, to była masakra, nie? Tutaj na łączce sobie postawimy ciężarówkę. I teraz tak, kombajny... Kombajny mamy, moi drodzy, oba na polu... Czekajcie, namieszamy sobie tego TMR-u, wiecie? Bo niech on się robi, bo każda minuta to jest tam wymieszany TMR, więc sobie tak zrobimy. O! Zobaczymy, czego brakuje. Olek dołącza, proszę bardzo. No to nie jesteśmy sami. Bardzo dobrze. A my musimy sobie teraz sprawdzić tutaj. Pasza mineralna jest, słoma jest. Potrzebujemy siana i kiszonki. Dobra. Siemano, Olo, witam serdecznie. Możesz brać kombajn na pole 3-5 lecieć. Zobaczymy, Patryku, czy będzie. Nie mam pojęcia. Siemano, Piotr, witam gorąco. Siema, siema. Kiszoneczkę trzeba dowalić. Oj, siema Piotr, dzień dobry, dzień dobry. No już się witałem z tobą, panie, drugi raz, drugi raz. Mam tego moda, ale u mnie jest zbugowany na tą ciężarówkę, którą my gramy. Dlaczego zbugowany? Jak u nas działa, to u ciebie też powinien, przecież to jest jeden i ten sam mod, chyba że jakiś inny. Dobra, jedna łycha kiszonki do TMR-u. Dajemy drugą. Siemano, Rafale, witam. Siema, Semafor? Semafor to jest taka restauracja. Łukasz, siemaneczko, Damian również, witam. Do której live? Nie wiem, do widzenia, do ekranu koniec. Gra dużo daje, trafiłem tu właśnie a propos farminga, ale oglądałem kilkunastu innych twórców i bez wazeliny nie dorastają ci do pięt, jak i większości społeczeństwa, którą tu zgromadziłem, więc myślę, że osoba to podstawa. A dziękuję. Jezus, Marek, ale no takie coś przeczytać, kurde, to jest, powiem ci, naprawdę miód na me serduszko, że tak powiem. Bardzo dziękuję. Są ty, jesteś nadal pewny, że zbijesz do września te godziny, aby było 850? No nie, nie zbiję raczej. Musiałbym grać nie wiem ile godzin dziennie, bez dobijania ani jednej godziny, chociaż powiem wam, że ostatnie dwa live'y to właśnie nie dobiliście ani jednej godziny, więc jestem dobrej myśli. Jakby tak dalej było, to by się udało. Być może, bo mamy tak naprawdę 2 miesiące, nie? Nakarmię kamień świnie, jak będziemy mieli wszystkie składniki potrzebne do karmienia ich. I wybudowany mikser dla paszy, na paszę dla świń. Ale to jeszcze czas. Dobra, to ogarnięte, potrzebujemy jeszcze siana. Witam kolegę, witam. Dobra, kiszonki mamy, siano. Siano 18 tysięcy litrów, czyli dwie beleczki trzeba pierdzielnąć tam. Nie wiem, Dawidzie, zobaczymy. Jest ten sam tir, ale jak przyznam, to nie mogę nic zrobić poza resetem peceta. Czyli nic z mojej łysej głowy? No Michale, niestety. Siemka, Michał, witam serdecznie. Tutaj sobie dajemy siano. Siana na szczęście mamy dużo. Dwie belki po 9000. To będzie to, czego potrzebujemy. Mirek, 100 gwiazdeczek, dzięki bardzo. Kurze świn,
Pierwszym mym życzeń, marzeniem jesteś ty. Spadająca gwiazda spełnia sny. Główną rolę grasz ty. Gwiazda, które śni. Spadająca gwiazda. Dzięki bardzo Mirek za 100 gwiazdeczek. Moi drodzy, dzisiaj tylko 600 gwiazdek na live. Coś to słabo idzie. Graj w Fortnite. Maksymilian, ogólnie ci powiem tak. Tak teraz na poważniej temat. Niegrzecznie jest tak pisać, nie? Graj w Fortnite. Zrób to. Zrób tamto. No to tak nieładnie troszkę, nie? Na przykład, czy mógłbyś zagrać w Fortnite? O, to inaczej już brzmi, nie? Także... Ale nie, nie zagram w Fortnite, bo nikogo tutaj ta gierka nie interesuje. Gramy tu w symulatory. Mamy publikę, że tak powiem, dojrzałą, starszą. Za to bardzo dziękuję. Okej, okay. Mamy, robi się elegancko. Pozdrawiam ekipę i ciebie, Serafin. Co to Ameryka? Tak, Amerykę gramy, bo dawno nie było, więc postanowiłem, że troszkę Ameryczki sobie polecimy, bo naprawdę się za nią stęskniłem też troszkę. Okej, to się robi. Sprawdźmy sobie teraz ogólnie tak. Szklarnie chyba są napełnione wodą, no tutaj lekko nie ma. Mamy dwie szklarnie, jedna potrzebuje wody. To nieważne na razie. Miód, to wiadomo, będzie na sprzedaż. Patrzcie, ile mamy cukru. Ja pierdzielę, my bogaci. Ile cukru? Sołtys, graj w Tetris. No, kurde, Michał, to jest tak duży wydatek, że naprawdę nie mogę sobie teraz na niego pozwolić. Niestety nie mogę sobie na niego teraz pozwolić, Michale. I żałuję, bo pograłbym tego The Huntera, kurde, na live'ie. No, ale mi się to laguje. Naprawdę jest problem z tą grą. Może jeszcze zrobię jedno podejście, bo z chęcią bym w nią pograł, naprawdę. Najlepsze są symulatory. Teraz w ogóle do The Huntera wyszła nowa mapa, na której w ogóle jeszcze nie miałem okazji pograć. No, mega, powiem wam, że lekko tęsknię za The Hunterem, bo grałem w niego prywatnie dużo. Kury możemy też nakarmić w sumie, już to sprawdzę. Bo tak, krowy też nie mają TMR-u w ogóle. O Boże, one prawie umierają. Słomę im trzeba dać. Ile tu jest do roboty? Jezus Maria. Jęczmień na szczęście mamy, więc sobie go wysypiemy tutaj tylko. I ja sobie przejdę zaraz do żniw. Patrzcie, ile mamy jajek. To jest w ogóle hit. Tyle jajek mieć. Siemano Rezo, Nikola, witam serdecznie. Do Tetrisa trzeba mieć matematyczny umysł. Ktoś tu chyba wątpi w moją matematykę. A moja matematyka jest tragiczna, to prawda. O Jezu! Co to jest, kurwa, Matrix? Co tu się dzieje? Czy ona będzie zaraz omijać kulę? Ty. Slow motion z zagrody se wypadła? I co ty se myślisz teraz? Co to było? Ja im rzuciłem jajka przypadkowo, ale widzieliście tą kurę? Matrixa robiła. Ja myślałem, że ona teraz będzie kulę omijać. Ty, co to było? Ty, wracaj do chaty. Ty, no co jest? Wracaj do chaty. Sio. No, i tam sieć, a nie. Jezus Maria, co to było? No ładnie poszły, nie? Ładnie dwie kury se wyszły. Jak w Matrixie. Dzięki Krzysiu za 100 gwiazdeczek, dziękuję bardzo. Krzywy po deszczu rośnie mi ochota na chwilę z tobą. Mam klucze do serca, szukam drzwi. Zrobię ci zupę grzybową. Jak krzywy po deszczu rośnie mi ochota na chwilę z tobą. Mam klucze do serca, szukam drzwi. Zrobię ci zupę grzybową. Dziękuję bardzo Krzysiu za 100 gwiazdeczek. No, możecie zrobić klipa z tego, bo normalnie kury w Matrixie to rzadko spotykane. Dobra, nakarmimy jeszcze ten drugi kurnik. Widzieliście, że ja się tak zacząłem wychylać? Jakby mi to coś dało w gierce, nie? Się za bardzo wczuwam. Hej, są, mam pytanko z symulatorem. A symulator lotem? No, za nudne trochę, Rafale, wiesz? Tam się leci 2 godziny i nic się nie dzieje. Jedynie start i lądowanie jest w miarę emocjonujące, więc raczej bym też odpuścił. Dobra, kury ogarnięte. Kury ogarnięte. Dla krów nie mamy TMR-u, bo się robi. Dla świń nie mamy miksera postawionego, ale możemy się tym zająć, bo mamy pieniądze. Mamy pieniądze, więc budowa. Czy my mamy pig food mixer? Czekajcie, może to sprawdzić, bo zaraz się okaże, że mamy, a wybuduję drugi. Szklarnie, cukrownie, mleczarnia, młyn zbożowy, olejarnia.
Piekarnia, to nie mamy. Dobra, wejdę sobie w tryb budowania. Wejdę sobie w tryb budowania i sprawdźmy, czy to będzie w produkcji. To powinno być gdzieś tutaj. Fabryki. Biogazownia, fermenting silo, TMR mixing station. To nie. To mamy. Big Food Production. Dobra, to jest to, które my mieliśmy. I chyba tylko taka opcja będzie, żeby to wybudować. Tak, dokładnie. Tylko taka opcja będzie. I to sobie postawimy gdzieś tutaj koło świń. Myślę, że tu będzie dobra opcja. Bo tu mamy świnie, nie? Ogólnie. Tu mamy świnie. I teraz tak, postawić to tutaj bardziej. Nie, możemy budować tak bardziej węziej, nie? Mleka masz dużo, ale mleko to nie teraz, wiesz? Mleko to nie teraz, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tutaj przy tym drzewie bym to postawił. Będzie tak bardziej ciasno zbudowane i będzie ładniej to wyglądało. Coś takiego myślę. O. Pięknie, nawet się fajnie tutaj skomponowało. Szybko to pomaluję, bo wiem, że wy nie lubicie tak, jak ja się za bardzo budowaniem zajmuję, więc szybko to sobie tutaj pomalujemy. Na tej mapie jednak jest wszystko tak zrobione oryginalnie. Symulator kozy? O ja pierdzielę, no tak, to już w ogóle gierka dla mnie na pewno. Goat Simulator, a najlepsze jest to, że ta gierka jest i naprawdę ma dużą popularność. Ja nie wiem, kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby taką gierkę zrobić. Jakiś pewnie wariatuńcio, niezły. Ale jest taka giera. Dobra, tutaj sobie zrobimy wyjazd. Tutaj sobie zrobimy wjazd. W ten sposób, o. Okej. Jest dobrze. Symulator kozy, no to ładnie. Siach. Siach. Mamy to. Rośliny. Czy to jest na pewno ta sama trawa, którą mamy wszędzie? Chyba tak. Okej. Jakiś krzaczek. Dobra. Kwiatuszki. No i mamy. Dobra, i co my potrzebujemy tam? Już wam mówię. Witam, Tomasz Siemanon. Ewelina również witam. Kozo Epcy, ja wymyśliłem. Przepraszam, że to przeczytałem. Sorry, nie chciałem. Zapędziłem się, po prostu przeczytałem to, co mi wyskoczyło na czacie. Sorry. To się nie wydarzyło. Możemy robić to na trzy sposoby. Albo z kukurydzy, albo z sorgo, albo z ziemniaków. Wiadomo, że najwięcej mamy sorgo. Więc potrzebujemy sorgo. Jęczmień czy pszenica to jest? Pszenica, nie mamy jej w ogóle. A gdzieś indziej jest sorgo potrzebne? Nie. Tutaj. Ziemniaki, sorgo, jęczmień, soja. Kurde! Nie wiem z czego robić, ale chyba sorgo jest najwygodniej, chociaż tutaj też trzeba ziemniaków, ale najmniej. Tu trzeba buraki. Ale trzeba też kukurydzę. Dobra, idźmy w kukurydzę. Idźmy w kukurydzę, moi drodzy, bo żniwa kukurydzy są fajne, my je rzadko robimy. Więc pójdziemy w przepis kukurydziany. Chyba też odpala Amerykę po dużej przerwie i postawię kurnik na 5000 kur. No i od razu się gra kręci. To też inaczej, nie? Jak masz takie duże gospo. Fajnie tutaj to coś przeżywać. Moi drodzy, 29 reakcji do 300 brakuje. Let's go, lecimy. I tak sobie zrobimy. Pójdziemy w kukurydziany przepis. Pszenicę możesz kupić. Wiem, ale nie chcę kupować, wiesz? Chcę wszystkiego tutaj dorobić się sam. Więc pójdziemy w przepis kukurydziany. I potrzebujemy tak. Kukurydzę, jęczmień, rzepak i buraki. Czy mamy coś w ogóle z tych rzeczy? Kukurydza, jęczmień, rzepak, buraki. Jęczmień, 43 tony, mało. Rzepak mamy, 53 tysiące, okej. Ziemniaków i buraków nie mamy w ogóle, więc trzeba będzie zrobić jakąś akcję i kukurydzę. Czyli potrzebujemy zrobić buraki i kukurydzę. Buraki i kukurydzę, buraki i kukurydzę, jęczmień i rzepak mamy. W jakiejś tam małej ilości, to prawda, ale jest. Okej. Syn Serafina streamuje? Ta, normalnie. Sebastian, siemano, idź z tymi ziemniakami. Nie, no buraki będziemy robić, buraki. Buraki będą robione. Olo tu widzę dojechał, ale jeszcze nie zaczął kosić.
Więc ja sobie teraz wezmę drugi kombajn i trochę z nim pokoszę, bo wybudowałem tam... Wybudowałem tam, moi drodzy, ten Peak Food Mixer. Trzeba się zająć tymi żniwami. Nie lepiej dać im po prostu sorgo i ziemniaki albo buraki, żeby miały żarcie, ale to nie da nam 100%. To nie da nam 100%, nie? Cześć Piotr, siemano, witam patrona. Dzień doberek. Siemaneczko, tutaj jeszcze sorgo jest w zbiorniku, więc też lipa, ale dobra. To jest w ogóle ten kombajn, którym Tomek jeździł. Ja sobie go złożę. Nie można składać, że on nie jest napełnione. Aha, okej. Okay. Faktycznie to ma sens, to ma sens. Odstawimy sobie header na wózeczek. Siachen. Buraki to żeś chciał mi wcisnąć? No właśnie, mogę się robić, panie, mogę się robić buraczki. Ale no i widzicie, no i na Ameryce to się dzieje. Tutaj jakieś trzeba robić przepisy, nie przepisy. Ogólnie jest dużo tutaj rzeczy, które trzeba, że tak powiem, dopilnować, a mi się to podoba bardzo. I w ogóle właśnie widzę, że na polu 5-8 mamy kukurydzę, która sobie rośnie. Jest nawieziona na 100%. I tyle kukurydzy, jakbyśmy mieli, to już byśmy mogli coś z tego zrobić. Czy mamy jakiś kredyt? Nie mamy. A to pole 5-8, ile by nas kosztowało? 410 tysięcy. Bo tutaj ten teren się dolicza. Czy gdzieś jeszcze jest kukurydza? Kupmy jakieś pole z kukurydzą i będziemy mieli wszystko w jednym sezonie ogarnięte. Dobry jestem? Kukurydza. Na 6-8, ale to jeszcze droższe będzie. 614 tysięcy. Ja pierdzielę, no takiego kredytu nie będziemy brali. Takiego kredytu nie będziemy brali. Gdzie jeszcze jest kukurydza? Czy gdzieś jeszcze rośnie? No nie, tylko tutaj na tych dwóch polach. No i na jakichś takich małych tutaj. 3, 23. Ty, no to 5-8. Olo, co o tym myślisz? Bierzemy kredyt na pole numer 5-8, bo tam jest kukurydza. A my potrzebujemy kukurydzę zrobić, zbiory kukurydzy, żeby... Żeby zrobić sobie przepis na ten. Można brać, myślisz? Ale możesz dać świniom sorgo, żeby jadły i przygotować wszystkie pola pod mikser dla świń? To w sumie jest opcja, no. To w sumie jest opcja, ale sorgo ile im da? Bo ja nie wiem. Nie wiem ile im da sorgo, że tak powiem, zapotrzebowania. To chyba na 50% jest, tak? Tak się mi wydaje. Dobra, to biorę kredyt. I kupujemy pole 5-8, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak tutaj pole kupujemy, to nam nie znika uprawa. Chyba nie. A jeżeli zniknie, to najwyżej je sprzedamy. Ale chyba nam nie znika. Czekajcie, sprawdźmy to już teraz, bo się nie mogę doczekać. I żniwa kukurydzy będą jechane. To mi się podoba. Weźmy kredyt. Ono kosztuje ile? 410 tysięcy, mamy 240. Dobra. Potrzebujemy kredytu dość sporo. Ale dobra, myślę, że sprzedamy jajka i trochę nam się zwróci. Weźmiemy znak 180 tysięcy pożyczki. Kupimy pole 5-8. I czy zniknęła kukurydza? Nie zniknęła. Bajeczka. Mamy nowe pole. Mamy nowe pole. Tego pola nie będziemy łączyć z tymi, bo to już będzie zbyt potężne. Ja daję kukurydzę albo sorgo i to daje mi podstawową żywność, ziemniaki albo buraki jako owoce ziemi i jest git. Tak, ja wiem. Ale możesz zrobić właśnie sobie mikser i paszę robić, nie? Na menadżera wysłałem ci fotokombajnu John Deere X9100. Dobra, sprawdzę sobie. Siemano, Jakub, witam serdecznie. Siemano, Bejku, siemano. Dobra, nowe pole kupione. Teraz sobie sprawdźmy tylko jedną rzecz. Czy najpierw będziemy mieli zbiór bawełny, czy najpierw będziemy mieli zbiór kukurydzy w kalendarzu. Teraz mamy zbiory sorgo, które jest tutaj, jak widzicie. Sorgo, sierpień. Kukurydzę mamy tak samo jak bawełnę. Okej, okay, no to bajeczka. No to bajeczka. Ten mikser też mam postawiony? No i gitara. Coś mi tutaj ktoś wysłał, ale nie widzę do wiadomości. Ja mam te pola połączone, jest duże, ale większe jest 6-8 połączone z 6-9, to jest mega pole. No ale to takie duże też jest bez sensu. Header zmień, dlaczego? Nie no, kukurydzę będziemy kosić dopiero później, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie, kumplu złoty. Siemanko Jakub, witam serdecznie. Siemano, siemano. Dołączamy do Olka, moi drodzy, na żniwa, bo... Oj, Olo, ale żeś postawił ciężarówkę, aż nie mogą auta jeździć. Nie, to wódek na header. Się zablokowały. Zaraz to przestawię. Na tą łąkę sobie tutaj zawsze wjadę. Tu boisko jakie? Siemano Mateusz, siemano, siemano Soprano, witam serdecznie.
Siemaneczko. Cyk. Mirena, witam serdecznie. Jak tam, kurde, nowe życie? Jak tam nowe życie? Czekajcie, ten wózek przestawię, bo ten ruch się zbugował. Zbugował nam się ruch. Teraz dadzą radę? Też nie? Co za ciołki. Ciołki niezłe. Tutaj postawię. Ej, co to są za debile? Przepraszam, że takich słów używam, no ale... Zapomniałeś o Ameryce, Dawid? No co ty? Dobra. Zrezygnuję po prostu ruch drogowy, bo inaczej tutaj się nie dogadam z nimi. Ruch drogowy, włącz, wyłącz, wyłącz, włącz, okej. Okay. Może teraz się nie zbugują. Lecimy. Elegancko polecam. Żniwa drugi dzień. Leć, leć, tylko tam na pożary uważaj. Na pożary uważaj, bo tam podobno w okolicy. Włącz i wyłącz ruch. No właśnie tak zrobiłem. I wjeżdżamy. Pomagamy Olkowi na polu numer 3-5. Tutaj też Sorgo. I mamy Sorgo tutaj, jeszcze jest pole numer 30 i pole numer 52. Gamoniu, twój kombajn przeszkadzał? Nie, no gdzie? Mój kombajn? Nie. No zobaczymy, czy teraz się zatrzymają. Na tamtym padzie się nie zatrzymają. Zaraz ogarniemy. Mam nadzieję, że już teraz się nie będzie bugować. Siema, jestem nowy, to zagra. Długo jeszcze, kiedy impreza patronów. Siemano, siemano, to jest gra Farming Simulator 22. Będzie trwała jeszcze 1093 godziny. 93 już jest, wow! Ale ogień, panie, ale ogień. Tego mijaka sobie od razu skoszę, wiecie? I kiedy live jeszcze? I kiedy koniec? I czy wieczorem będzie? Nie zapominajcie o tych pytaniach. Moi drodzy, kto jeszcze patrona nie ma, zachęcam bardzo gorąco. Zobaczcie, tylko jeden patron dzisiaj był. Tylko jeden patron dzisiaj, moi drodzy, więc zachęcam do patronów. Ja wiem, że koniec miesiąca, ale no właśnie tylko w tym miesiącu można zdobyć otwieracz czerwony, patronowy, więc wbijajcie teraz koniecznie w link w przypiętym komentarzu albo, moi drodzy, lećcie wpisywać komendę na czacie wykrzyknik patron i zostawajcie patronami, bo takie otwieracze metalowe dla każdego patrona są gwarantowane, jeżeli zostaniecie patronem właśnie w lipcu. Czemu ono nie jeździmy dookoła? Żeby mieć rurę po zewnętrznej stronie. Siema Michał, witam serdecznie. Słabo z patronusami? No jest słabo z patronusami właśnie. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Znaczy ja wiem dlaczego, bo wakacje. Wakacje nad polskim morzem wykończy... Jakub podarowany, dzięki bardzo! O północy znów wystrzeli ruski szampan. Gruba biba, czyli Sylwester u szwagra. Wódka z gardła, no a foty na Instagram. Gruba biba, czyli Sylwester u szwagra. Dzięki bardzo Jakubie za podarowanego patronusa. I widzicie, możecie zrobić również tak jak Jakub, żeby komuś podarować patrona na ten piękny dzień dzisiejszy, wtorkowy. Czemu by nie? Czemu by nie? Dzięki bardzo, Jakub. Nie wiem, Tomasz, zobaczymy. O, tutaj lekkie nierówności na polu, ale do tego kombajnu to jest niestraszne. Totalnie niestraszne. 9958 na koncie. Lekko malutko. Ja to sobie dokoszę do końca to pole i polecimy dać sorgo naszym świnkom, żeby one miały chociaż cokolwiek do jedzenia. Roman, siemano, witam serdecznie. Siemano. I Paweł podarował również patrona. Dzięki bardzo, panie Gwany. Dziena. Dla ciebie leci oczywiście Amarena. Amarena, za cytrunek niska cena. Amarena, to jest to. Amarena, 4 złote i cię nie ma. Amarena, dzień i noc. Dziękuję bardzo. Olga, 9 miesiąc patrona odebrała. Elegancko, nie można patrona ogarnąć? Dlaczego nie można, Krzysztofie? Można oczywiście, wystarczy wykrzyknik patron wpisać, komenda wyskoczy. Link, który klikasz albo w błękitny, albo w 3 kropeczki koło tego miejsca, w którym piszesz, bo tam chyba teraz zmienili. Nie ma błękitnego sztandaru, tylko jest właśnie elegancko. 3 kropeczki, tam klikasz i patronem możesz zostać. No i tobie zresztą renie od kurotego, bo my już jesteśmy gotowi na powrót do przyszłości. Nie, no nie, nie biorę, bo tam kurde, by trzeba było zbiórkę robić, to bez sensu. To już lepiej na kartę graficzną zbiórkę machnąć, nie? Na razie to na paliwko jest zbierane, że tak powiem. Jeszcze tego nie wprowadzili? Można na przykład mi podarować patrona? Nie, nie można jeszcze konkretnej osobie, mieli to wprowadzić, ale niestety się tego nie da jeszcze zrobić.
Nie odebrała tego za swoje? A, dobra, Olga, to przepraszam, przepraszam. W takim razie dwóch podarowanych patronów jeszcze jest dostępnych. Ktoś jeszcze może odebrać? A Olga, proszę bardzo, została patronką. Elegancko. Bardzo dziękuję. Miód na me serduszko. No i oczywiście wielkie brawa dla ciebie, oklaski. Elegancko, elegancko. Kiedy jakieś zbieranie słomy? Na razie nie ma żadnego w planach, bo nie mamy żadnej tutaj, żadnej tej, jak się nazywa? Żadnego zboża, które daje słomę, wiesz? Jedyne co to trzeba pozbierać belki trawy albo siana na naszych łąkach u góry, bo tam one leżą jeszcze i trzeba będzie je pozbierać, bo tam przyczepka stoi z fendem i czeka na ogarnięcie. Może pan kudłaty odbierze? Nie, on już nie ma takiego szczęścia w życiu niestety. Wykrzyknik patron, Przemysław. Nie Patronite, tylko wykrzyknik patron. Ale my gratisowo licznik ustawimy ci na 190, tylko przeglądów nie rób. A, no tak. Uwaga, wstałem. Witamy serdecznie, witamy serdecznie. To ty nie jeździłeś, ja myślałem, że ty już byłeś na mieście, a ty dopiero wstałeś? Panie kochany. No i widzisz, Przemysław, i teraz bot odpisał ci naczelny rolnik linkiem. Klikasz ten link i tam przechodzisz do działania, że tak powiem. Tam już dalej Facebook sam poprowadzi. Zachęcam bardzo gorąco do tych patronów, moi drodzy, naprawdę. I Oliver również zachęcam bardzo gorąco, bo wiem, że wpisujesz wykrzyknik patron. Patron zmienił nazwę na subskrypcję. Nie wiem, dlaczego Facebook tak postanowił. Ale w sumie, co to zmienia? Siemano Łukasz, dobry prezes powiedzczony. Siemano Damianie, siema, siema, byku. Witam, witam, witam. Ojojo, już ponad 600 dni? To zdecydowanie za mało, to zdecydowanie za mało. Trzeba więcej, trzeba więcej. Gdybym miał FSW, to bym ci pomógł na farmie. No, jeżeli byś przeszedł rekrutację i dostęp na serwer byś dostał, to jak najbardziej mógłbyś. No widzicie, to nie była wina mojego kombajnu, bo dalej tutaj nie jeździ ruch drogowy. Nie wiem dlaczego. Dobra, drugą komorę trzeba zapełnić. Coś się nie zapełnia, cholera. Witam, Adamie, siemano, siemano, Grzegorz, cześć. No i będzie nowy otwieracz? Będzie elegancki, czerwony, patronowy. Czerwony, patronowy otwieracz będzie wysłany do ciebie, Olga. Bo wiem, że te ostatnie czarne to już tam napisy co niektórym poschodziły, ale ja wiem komu poschodziły. Tym, co go za dużo używają. A ten jest wycięty laserowo, więc tutaj stąd nic nie zejdzie. Taką mogę wam gwarancję dać, moi drodzy. Jedynie czerwona farba może się zedrzeć, ale napis zostanie nieruszony. I to jest piękne. Dobra, mamy to. I teraz tak, na... A co jest za pierdolił mój wózek, se? Patrzcie. Patrzcie, wariata. Zapierdolił sobie mój wózek i zapojechał. To uczy, kiedy stoisz sobie gdzieś w pobliżu drogi, zdjęcia robisz i tą drogą śmigał brat na nauce jazdy? Jak mu idzie w ogóle? A gdzie mój czarny z podarowanych? Leci do ciebie, Damianie, leci, leci. Ten z Renala. One zostały wysłane dopiero niedawno. My chcemy kobietę na farmie, ostatecznie może być Anna Grodzka lub Krystyna Pawłowicz, rób ankietę. Czy Anna Grodzka, czy Krystyna Pawłowicz, to ja już wolę Pawelosa, podobni są. Jerzy, dziękuję za obserwację. Siemano Marcin, witam serdecznie, siemareczko. Może Dawid, nie za dużo go używasz, że jest jeszcze napis. Dobrze, jeszcze w tym roku pojedzie pewnie autobusem. A to on prawko na autobus robi. Ja myślałem, że na B. Dobra, dobra, żeby tego headera teraz nie zgubić. No i bajeczka. Z opaski zaczęła biała farba schodzić? No jak się kurde ją moczy w gorącej wodzie tyle czasu, to tak jest. Lecimy na pole numer 30 teraz, moi drodzy. Co na grzale? To IQOS jest, wiesz? To jest IQOS, byku. Złożymy, dobra, na czas trasy złożymy. Olek w ogóle autostradem kombajnem poleciał, nie? Anna Grodzka już jest facetem? No może zawsze była. Gdzie kombajnem na autostradę? Spokojnie, 42 na godzinę, nawet nas nie widać. Tak szybko jedziemy, że nawet nas nie zauważą na tej autostradzie. Luzik, luzik, Michale, nic się nie martw. Tutaj jest prędkość osiągana, normalnie klimka wieje od góry, jest pięknie, nie? Mało piwa pijesz? Ale wiesz, to jest bardziej jako taki... No co to, taka pamiątka, o może z live'ów, nie? No bo jakby nie patrzeć, kiedyś te live'y się skończą, no nie? A wtedy
Każdy, kto taką pamiątkę będzie miał, będzie sobie wspominał, o kurde, kiedyś był taki Sefek, robił live'y. Będzie można sobie powspominać. A ja na tym pojeździe, co jestem, nie muszę mieć ani prawka, ani karty rowerowej. No tak, ale musisz mieć silne ręce. I pewnie w rękawiczkach, Mateusz, nie? Czy jak to tam wygląda? Bo to się robi, robią odciski i tak dalej, nie? Ale faktycznie uprawnień mieć nie musisz. Dobra, w miarę prosty teren potrzebuję, żeby się rozładować teraz. Na tym polu sąsiada możemy lekko zawinąć. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Live się nie skończy, bo ty nigdy nie zbijesz godzin? Nie no, kiedyś końca dobiegnie, no jak? Odpinamy. Dawaj, Olo, śmigamy dookoła. Co jest? Okej, mamy. Już myślałem, że podpiąć nie mogę. Raczej nigdy się nie skończy, chyba że sam zrezygnujesz. Jak zbiję godziny i nikt mnie nie będzie oglądał, to wtedy są dwa bodźce do rezygnacji. Dzień dobry wieczór, Sebastianie. Chciałem powiedzieć Serafinie, chciałem sam siebie przywitać, nie? Dzień dobry wieczór, Sebastian, siemaneczko. Rozkładamy, header opuszczamy, kombajn włączamy i za orkiem śmigamy. Zbijanie idzie dobrze? Idzie, idzie, no. Do pierwszej lepszej promocji pewnie. Albo do 10. Jak zwykle, na koniec miesiąca. Jak zwykle na koniec miesiąca trochę godzinek się zbija, a potem znowu na nowy miesiąc się dobija dwa razy więcej. Także to tak działa, nie? To ci nie grozi, bo cię nie opuszczamy? No ale widzicie, kiedyś było na live'ach po 500-600 osób, teraz jest po 300-400, więc gdzieś ci ludzie już się niektórzy wykruszyli. Dlaczego? Ciężko powiedzieć, może przejedli się grom, może mną, nie wiem, ale gdzieś tam się już jakaś spora, jakaś część wykruszyła, no nie? Wakacje, panie, wakacje. No wakacje, żniwa, ja wiem też, że dużo właśnie jest osób, które mają gospodarstwa swoje i oglądają live'y, bo to jednak taki content jest rolniczy, więc no tak to wygląda, nie? Mam propozycję, aby 2 godziny wyłączyć licznik, aby nie naliczał godzin. No ja na początku live'a zapowiadałem, że nigdy tego licznika nie wyłączę, więc nie. Wakacje, stary, mówisz, Marcin, że to kwestia wakacji? Przyjdą jeszcze po jakimś czasie, przypomnij im się, czasem tak jest. Albo robią sobie przerwę jak ja, albo w ten sposób, no. Nie, nie wiem, ciężko powiedzieć, naprawdę. Ale myślę, że też gra, no nie? Jakie wakacje, praca? Też prawda, że praca. Znaczy, ja mam ogólnie w głowie 3 powody, no nie? Dobra pogoda, więc kto siedzi w domu albo na telefonie i ogląda live'y, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu... pierwsza to pogoda, druga to wakacje i wyjazdy. Trzecia to żniwa i mają własne gospodarstwa, więc to też na pewno gdzieś tam pochłania czas, co nie? 7 fala na zimę będzie, to wrócą do ciebie. Druga sprawa, że no właśnie, myśmy zaczynali live'ować, jak była pandemia. Siemano Karol, witam serdecznie. Myśmy zaczynali live'ować, fajnie, że wpadłeś, Karolu. Zaczęliśmy live'ować, jak była pandemia, no nie? Więc wtedy to jakby wszyscy byli w domu, no nie? Może ETS to będzie dużo osób? Ja myślę, że na ETS-ie będzie mniej niż na farmingu ogólnie. Już kiedyś tak było, jak włączyłem ETS-a, było jeszcze mniej ludzi, bo jednak większość tutaj jest dla farminga i mnie z farmingiem kojarzy, no nie? Więc wątpię. Możemy dobić, moi drodzy, 350 reakcyjek, będzie mi bardzo, bardzo miło. Mamy 322. Sam wiem po sobie, jak byłem na wakacjach, to nawet nie było czasu, żeby zaglądać, ale akurat byliśmy w tym samym czasie i akurat nie było live'ów. O, no widzisz, Michale. Tylko ty byłeś gdzie? Ty byłeś na tym. Sardynia, tak? Dobrze mówię? Nie. Pamiętałem, gdzieś ty poleciał tam. Nie masz psychy, żeby zrobić live od 22 do 10 rano? Nie, człowieku. Tak to nie. Tyle to nie, jak to mówi klasyk Stefan Turbo. Tyle to nie.
Tyle to nie. Siema Łukaszu, witam serdecznie. Siemano, siemano. Farmy Ink lepszy i ciekawszy niż ETS? Tak, no więcej się dzieje na pewno. Sardynia tak. O, pamiętałem. Kurde. Jednak jeszcze coś ta bania myśli. Jeszcze coś ta bania myśli. Ale tak dawno Ameryki nie grałem, że aż mi się chce grać tutaj tak w opór, naprawdę. Ja, Olek, po tym przejeździe cię zostawię na chwilę. Ciężarówkę przywiozę. I pójdę nakarmić świnie. Tym sorgiem. Bo sorgo ogólnie sprzedamy. W Chorwacji byłem w zeszłym roku. Baśka Woda, kojarzysz zapewne? Kojarzę. Ja Chorwację znam całą praktycznie. Byłem w Chorwacji już, bo Boże, z 8 razy. I kojarzę bardzo dobrze. Mniej więcej wiem, gdzie co jest, które miejsca warto odwiedzić, które są brzydsze. Na przykład, jak będziecie jechać do Chorwacji, to nie jedźcie nigdy w okolice Umagu. Bardzo, bardzo brudna woda tam jest i ogólnie syf lekki, ten Umag. Lepiej pojechać kawałek dalej, a mieć przynajmniej, moi drodzy, dobre wspomnienia i dobre wrażenie o Chorwacji. Więc jak już jedziecie, to jedźcie w okolice Splitu, w okolice Makarskiej, w okolice, no tamte, tam po prostu niżej, nie? Siema Paweł, witam serdecznie, ja też kojarzę i byłem tam i też byłem 9 razy? No właśnie. Jak się dostać do was na serwer? Jak będzie rekrutacja, to na pewno będziesz wiedział, będą informacje na Discordzie albo na grupie Serafin Live. Tam dajemy takie informacje o rekrutacji, że właśnie poszukujemy nowych osób do gry, bo aktualnie tego nie robimy, bo mamy full zestaw, że tak powiem. Co z tego, że zrobimy nocnego live'a? No właśnie, jak i tak godziny dobite. No. Jadę Olo najpierw wyładować na gospo to, co mamy w ciężarówce i podstawię ją tam, żeby się można było rozładować. Także najpierw ogień na gospo szybko, tam wyładujemy i lecę do ciebie na 30. Ogólnie Riviera Makarska jest cool? Tak, dokładnie. Bo tutaj im wyżej Chorwacji, tym jest gorzej, a im niżej jedziecie, tym lepiej, nie? Dawaj, bo 95%. Dobra, to jeszcze mi dosypiesz tutaj troszeczkę. I dopiero pojadę wyładować, bo jak ty masz już 95, to okej. Witam po pracy, siemano Pawle, witam serdecznie, siema Byku. Witam, widzę jakieś zastępstwo, a kiedy sołtys wraca? Siemano Patryk, dzień dobry. Żadne zastępstwo, po prostu jestem ogolony, no trochę młodszy, no co poradzę, no. Troszkę młodszy. Warto się czasem odmłodzić, pobyć troszkę gówniarzem. Hello! Witam serdecznie. Ja pierdzielę, jest do... No ja pierdzielę. Za mały łuk. Deszcz pada i z pracy wygoniło? To gdzie ty pracujesz, że jak deszcz pada, to nie masz pracować? No tutaj wjechać na tą 30, tym wjazdem wąskim, tą ciężarówką. To naprawdę nie jest prosta rzecz, żeby sąsiadowi płotu nie uszkodzić. Istria też jest okej, ale jednak niżej, cieplej i lepiej. Tak, dokładnie, też się tak... w ogóle Trogir bardzo ładny, o. Też bym se tak pograł, ale poczta sama się nie wyniesie. No tak. Jesteś listonoszem, rozumiem? Skończyłeś te walone płyty? Patrz, 15.37, to szybko ci poszło, jak na 20 piętro. Szybko ci poszło, jak na 20... na 20 piętro. Łam się mała? Co ty piszesz? To znaczy łam się mała? To jakaś prośba o zrobienie dwójki dla kobiety, czy co? Łam się mała. Co za teksty w ogóle, Piotr? Uspokój się. Moi drodzy, mam ostatniego hitsa. Smutne to, jak nie wiem co. Byłem w Trogirze. Primosten widziałeś? Widziałem. Trogir bardzo ładny też. Tak, jestem litonoszem. No to odpowiedzialna rzecz. Odpowiedzialna rzecz. Jakbyś miał tam jakiś list napisany jak kura pazurem, to znaczy, że to jest jakiś pewnie uchwyt do telefonu dla widza. Bo to ja pisałem. W swoim gospodarstwie teraz jest sezon wiśniowy. O, proszę bardzo. Ja nie wiedziałem, że ty tam gospodarstwo sobie ogarniasz swoje, to jeszcze wiśnie. I co, robisz swoje wiśnie w czekoladzie? Jaki mam mikrofon? W opisie live'a jest napisany. Zadar, Split, Dubrownik. Dubrownik piękny, ale tak daleko to jest, że ja już tam chyba nie pojadę, nie? A tam teraz most wybudowali, już się nie przejeżdża przez ten, nie? Nie przejeżdża się już przez, że trzeba paszport mieć. Ten most wybudowali, ale to jest tak daleko, że do Dubrownika to naprawdę trzeba jechać przynajmniej na 10 dni, nie? Ile hajsu będzie z tego mieszkania? Ulala? No to elegancko, elegancko. Jak będziesz miał możliwość, a pewnie będziesz miał, to polecam Sardynię. Wiesz co, ja mam taki problem, że ja się ogólnie boję latać.
samolotami. I pewnie bym zwiedzał o wiele więcej w swoim życiu, gdyby nie mój strach przed lotem. Dziś wreszcie bez opałów i deszczyk opadał. No ogólnie jest dzisiaj przyjemnie na dworze. Takie 23 stopnie we Wrocławiu i lekko kropi, więc jest bardzo przyjemnie. Już wreszcie człowiek odpocznie od tego słońca trochę, bo przecież ile można, nie? Mamy, rozładujemy sobie to. I to się w sumie niech rozładowuje. Olo się może tutaj też przyjechać wysypać, a ja sobie wezmę tego naszego Landiniego. Który, gdzie on tutaj mnie się zagubił. Tutaj jest. Jętmień możemy dosypać troszeczkę. No, nie za dużo się dosypało, dobra, nieważne. Góry nakarmione na full. Kiedy otwieracze? Na początku sierpnia będą wysyłane. Jakim listem wysłałeś? No zwykłym takim, zwykłym. Na aucie Sorgo? No mam, wiem. Dobra, teraz musimy tak, tutaj podjechać. Siema Aleksander. Chora na urlopie byłam i znowu trochę chora i już jestem. Czyli, a gdzie to urlop miał miejsce? Polskie morze czy zagranica? Proszę się tu chwalić teraz. Proszę wszystkich dookoła denerwować. Tak, dla top 3 donatorów Tomasz będzie oczywiście, tak jak mówiliśmy, metalowe coś ładnego, już jest to w produkcji, Arek robi podobno, więc również top 3 donatorów z tego miesiąca i z każdego następnego również będą dostawać metalowe gadżety, breloki, otwieracze, jakieś tam uchwyty, właśnie może na kluczyk samochodowy jakieś fajne rzeczy też. I takie różne pierdoły, więc to oczywiście będą takie statuetki dla top 3 z każdego miesiąca donatorów, moi drodzy. Wezmę sobie, zrobię ściankę z pamiątek od Cewka. No i pięknie, właśnie o to chodzi, po to to jest, żeby potem sobie powspominać. Lecimy, wsypiemy im na razie Sorgo luzem, żeby one miały cokolwiek do jedzenia, bo powiem wam, że one tutaj biedne są. Siema Łukasz, witam serdecznie. Napisz coś na czacie, po co ja mam coś pisać na czacie? W jakim celu, kumplu złoty? Tu im trochę Sorgo wsypiemy, niech mają, bo one biedne, tato już leży, patrz, ona już człowieku nie ma, ona już zwątpiła, czy kiedykolwiek coś do jedzenia dostanie, nie? I teraz sprawdźmy, jak to wygląda. U zwierzaczków mamy, dobra, o, to im daje 50% Sorgo, to w sumie można im jeszcze dosypać troszkę, z 5 ton. Uchwyty do trzymania pyty, normalnie. Trzeba brać poprawkę, że może długo iść? To prawda, no. Niestety Poczta Polska nie jest zbyt szybka, jeżeli chodzi o dostarczanie przesyłek. Tym bardziej, że to zwykły list. Pojechałem ze wsi pod Wrocławiem do wsi Krzętów nad Częstochową z dwoma dużymi psami. Za granicę to ciężko podjechać. A no tak, psy to dość duże utrudnienie, jeżeli chodzi o wyjazdy. Ale fajny John Deere po plaży jeździ? A co on tam robi? Po plaży John Deere jeździ? A jak w ogóle pogoda? Bo tutaj we Wrocławiu to pada. Pada i się lekko pogoda spsuła. Znaczy spsuła, zależy jak na to patrzeć. No przynajmniej nie ma upałów mocnych, no, to jest duży plus. Trochę człowiek od słońca odpocznie. Dobra, jeszcze Sorga dosypiemy, te 5 ton tam powinno wejść. Dobra, 4 damy. Ta świnia chyba zrezygnowała z życia, no, spóźniłem się bardzo, bo powiadomienie dostałem przed chwilą. No, live trwa godzinę 16, ale spokojnie jeszcze potrwa, bo tutaj mamy naprawdę sporo do zrobienia. A godzinki się fajnie zbijają, więc ja jeszcze troszkę pogram, nie? Damian na działce pewnie, wiesz? Ale to na priv bardziej. Także Adamie, spóźniłeś się godzinę 16, ale to jest nadal dobry moment, żeby zostać patronem, bo widzę, że nie masz patrona dalej. Dwóch podarowanych zostało wysłanych, więc może gdzieś tam w powiadomieniach się czai u ciebie. O, jeszcze by weszło. Dobra, 28 im wystarczy. I damy im jeszcze słomę. Damy im jeszcze słomę, tylko teraz trzeba to zweryfikować, czy da się to dodać w belkach, czy trzeba to dać rozdrobnione. Pogoda się we Wrocku popsuje w sobotę. Ale nad morzem będzie ładnie podobno wtedy. No, tak jak w Krakowie się nie popsuje kilka dni temu. W Krakowie taka tromba przeszła, że masakra. Dzięki Patryk za 45 gwiazdeczek. Dzisiaj, moi drodzy, jest live'ik. Nie było żadnego donata przez godzinę 17 i gwiazdek mamy 700 ledwo. Także powiem wam, że naprawdę... A weź spróbuj z UK z psiakiem na wakacje do Europy przyjechać. Powaliło ich po tym Brexicie. No, pewnie wymagają jakichś paszportów i niepaszportów, nie? Śmieci zbiera John Deere. Kurde, jaka technologia już w tej Polsce. Kiedyś to chodzili panowie z takim wózkiem, nie? A teraz John Deere jeździ. Dzięki, Patryku, dziękuję bardzo. Piweczko dla ciebie oczywiście wjeżdża. Dzięki, dzięki. Dobra, polecimy sobie teraz ze słomą. Na razie weźmiemy sobie z belkami. Siemano, Wojtula. Siemano, byku. I Olivier, witam również. Słoma. Ile one tej słomy mogą potrzebować? Siano, słoma. Weźmiemy sobie... 2 jedenastki, powinno im wystarczyć w zupełności.
200 funtów za wyjazd każdorazowo? Chcesz fotkę? No dawaj, wrzucaj na grupę. Przecież to trzeba grupę rozhulać znowu na nowo. Bo tam ostatnio taka cisza jest lekka. Trzeba na grupę wrzucać. Teraz są żniwa. Dużo sprzętów rolniczych sobie śmiga. Nawet się lekko zrymowało. Ameryczka bardzo fajna, dawno nie było. No dużo do roboty, to jest też fajne, nie? Że dużo do roboty. Siachen, mamy to, dobra. I teraz sprawdźmy, czy to da im tak luźno. Czy trzeba będzie rozdrobnić. Witam Adrianie, siemaneczko. Żadnego Adamie, żadnego. Normalnie zbite w godzinę 18, godzina 18. To się będzie dawać tutaj im? Raczej nie. Tak, tutaj, okej. Nie trzeba rozdrabniać, bajeczka. 15 tysięcy im się mieści, więc mają słomę, mają sorgo. Coś już tutaj będą produkować. Sprawdźmy, ile się zrobiło TMR-u nam. Lipa, tylko tona, więc nawet nie ma teraz sensu tego robić. Nie ma nawet sensu teraz robić. My potrzebujemy bawełnę zebrać potem do tkanin. To jest ten, okej. Przetwórnia winogron nam jest niepotrzebna. Tutaj jeszcze... Tu możemy sobie w sumie powsypywać. Ale może nie wszystko naraz. Na razie wróćmy do żniw, bo chwytam się wszystkiego naraz i potem pozapominam. SOS? Co jest SOS, Jacek? Masakra jest, mieliśmy śmigać, ale trzeba było zrezygnować. O, 200 funtów za wyjazd każdorazowo to jest masakra, ale to za dwa psy czy za jednego? Czy jak to wygląda? Siemano Piotrek, siemano, siemano. No to mam nadzieję, że wracasz tutaj do oglądania teraz. Ale to dziwne, czemu oni wymagają takich rzeczy? Masz w pomieszczeniu, w którym grasz, okno na zewnątrz? Pada u ciebie? Mam, pada, kropi. Pada, pada, kropi. No nie no, w pomieszczeniu bez okna to bym chyba depresji dostał, wiesz? Także mam, mam. Dobra, 30 jest zrobiona, podejrzewam. Tak, Olo już kończy, podjadę go wyładować w sumie, czemu by nie, bo on tam już ma 64%, więc możemy go wysypać. To dorzutkę zrobia co? Dziękuję Marcin za 50 gazdeczek, dzięki bardzo, fanfareczki do ciebie oczywiście. Zobacz u koni. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. I dawaj do kepsa! Gdzie ty jedziesz? A, bo ty zawracasz, dobra. Koniec. Reakcyjki możemy zostawić. No, bardzo mało brakuje do 400, więc let's go, bo tutaj już, kurde, półtorej godziny live'a, a nie mamy 400 reakcji, więc zachęcam bardzo gorąco do zostawienia. A ja już sobie pojadę na nasze nowe pole, moi drodzy. Pole numer 52, na którym jeszcze nigdy żniw nie robiliśmy. Pole numer 52 mamy w tym miejscu. I tutaj jest jeszcze sorgo do skoszenia. To pole jest tak pokrętne. Tak, będzie, będzie, Damianie. Będzie, w sierpniu raczej tak. To pole jest tak pokrętne, kurde, bele. Że naprawdę. Tym kombajnem dużym może być problem, żeby tam w ogóle kosić, ale jakoś damy radę, myślę. Masz 2 godziny do mnie około? A co, chcesz przyjechać na piwko, czy co? Dobra, to sobie odstawimy. Za 5 dni jubileusz, 3000 dni obserwacji? O, panie kochany, 3000 dni. Chłopie! Ty jesteś Sebastian niepoważny, ale masz odznakę 5-letniej obserwacji, więc... Duży kombajn? No duży, duży. Fendt Ideal jest dość duży. I jeszcze mamy Maseya Fergusona Ideala, to jest ten sam w sumie kombajn, tylko pod inną marką po prostu wyprodukowany, no. Mocniejszy trunek, co to piwko? Ja właśnie mocniejszych tak nie piję za bardzo. Raczej piwko... Teraz winko, nie tykam cięższych alkoholi. Siemano, siemano, witam serdecznie. Tutaj nawet nie ma gdzie się rozłożyć, więc chyba zrobię to tutaj. I wjadę między drzewami w to pole, trzeba tak zacząć od środka, bo inaczej będzie ciężko. Tu się rozłożymy. Pamiętam filmy z Zewka, których nie powinno być w internecie? A, no były, były. Ja mam, moi drodzy, taką jazdę na pierogi ostatnio, że chyba dzisiaj też zjem pierogi, nie? No jedź, panie, jedź. Nie jedziesz, pan? Trudno. To pan masz porysowany dach. Tu se wjadę między tymi drzewami, zmieszczę się, zmieszczę.
nie zmieszczę? A przez to, a przez tą brzuskę małą, jasna dupa. Kozel czeskiem, dobre są. Ty, no nie wiadę tu. Jasna cholera. Może tędy. Jakie pierogi? Ja z mięsem albo ruskie ze śmietaną. Nie lubię też wymyślonych pierogów. Najbardziej mi smakują takie standardowe. Gdy mnie tu w taki klimat wprowadzi, że czuję, że muszę się napić? Bardzo dobrze. Wineczko, szampan, coś tam można zawsze sobie skupnąć, no. Czemu by nie? To co, idziemy po piwko? Jakiegoś takiego desperadosika, nie? Tak po południu o 16 można by było sobie wypić. Desperadosik, tego tutaj posmakować leciutko. Nie, whisky nie, człowiek. Whisky nie, piweczko. Albo wiecie co bym zjadł? KFC bym zjadł. Bez tej brody to ty dziwny jesteś, sołtys. Nie pasuje tobie być takim gładkim, na coś ty się zgodził. Kurwa mać, no to była taka kara na 1100 godzin, no i widzisz co się stało? I teraz Daniel tak wygląda. Marę, dziękuję za 14 miesięcy patrona. Oby jak najdłużej. Dzięki Daniel. Żółwik dla ciebie. Mam nadzieję, że jakoś się przyzwyczaisz. Piweczko stawiam. Chociaż ja bez brody to jeszcze podejrzewają mnie w ogródkach piwnych, że pić nie mogę, ale może mnie jakoś obronić, nie? Albo pokażę dowód i będzie okej. Jak o 16, jak już jest 16, no mówię, że o 16 teraz piwko jakieś można by było wypić, nie? Będzie, będzie Adamie jutro. Oczywiście, że tak. Siema Mamolat, siema Dorzady, siema Sebastianie. Witam serdecznie. Siemaneczko. A teraz możecie się pochwalić na czacie, ile macie cukru w domu. Dawajcie. Ile macie cukru w domu? Zobaczymy, kto ma najwięcej. Jak, kiedy, ja będę kiedy wywrócił, to kupię KFC, przyjadę do siebie? Dobra. Zapraszam. Kubełek 50 sztuk na dwójkę opędzlujemy. 60 kilo cukru masz w domu? Nie wierzę w to. To ty czemu nie wymieniasz na kawalerkę? Nie przyzwyczaisz się? Oj, niedobrze. To mi smutno trochę. Siemano Krzysztof, witam serdecznie. Siemano, siemano. Kawy bym się napił ogólnie. Ja masz 4 kg? To już dobry wynik. 10 ma! Karol ma 35! Ale Olek napisał, że ma 60. Prowadzę piekarnię, mam z 400 kg cukru. Ej, ja teraz pieczywo ogólnie. Jak przyjedziesz do mnie, to posmakujesz? Ja cukru nie używam. Nie mam w domu cukru. Ja też. Ja 2 litry miodu. No teraz takie czasy, że taniej miodem słodzisz, nie? 5 kg cukru. Czyli jednak oszaleliście. Ja mam 0,5 kilo cukru, bo nie używam. Ja w ogóle nie mam cukru w domu, bo też nie używam. Kompletnie do niczego. Kompletnie do niczego mi cukier niepotrzebny. No i tak wolę sobie pojechać trochę z tej kabiny, bo muszę tak się tutaj ogarniać na te drzewa. O, widzicie, tu na przykład drzewo jest i muszę je ominąć. Dobra, udało się. Ale stres. Ty już chyba, Olo, tutaj nie musisz robić, wiesz, bo to takie małe pole, że ja to sam chyba opędzluję. Ty możesz ciężarówkę już ogarnąć. Przyjechać tutaj, ja się rozładuję i będziemy przewijać czas. Będziemy przewijać czas, Olo, i robić kukurydzę. Hedery trzeba będzie zorganizować. Hedery trzeba będzie zorganizować do kukurydzy, bo chyba nie mamy. Moja mama ma 70 kg cukru, dlatego że ogórki robi kiszone. Proszę bardzo. Tyryt. To zapas do robienia przetworów na początku roku. Miałem 70 kg. No przetwory, dobra rzecz, jak ktoś robi. Wczoraj kupione 30 kg. Ni ma cukru, ni ma węgla, tragedia. No, mówię. Trzeba rozpalić w salonie, nawet w bloku jak mieszkacie, w salonie trzeba rozpalić ognisko i dorzucać węgla. I deklarację wysłać do urzędu, że palicie węglem w chacie i się grzejecie. Wtedy dostaniecie dofinansowanie 3000. To jest najlepszy pomysł teraz na te czasy. Najlepszy pomysł na te czasy. Innego nie widzę wyjścia z sytuacji. Ten cukier tylko ze względu na moją córkę, gdyby nie to, ani grama bym nie miał. A co ona słodzi? Nie dawaj córce cukru. Toż to biała śmierć. Toż to biała śmierć. Ja mam 9 ton węgla? O, proszę. Nie ma co się śmiać, to straszne wbrew pozorom? No to jest straszne. Ale też mi się wydaje, że to jest trochę sztucznie nakręcane, nie? Czy nie? Czekajcie, Olo podjedzie mnie rozładować. Ja wracam do was za sekundę, tylko po hicy skoczę. Minutka.
Jestem, ale do ogórków kiszonych się nie dodaje cukru. No właśnie, dlatego się zapytałem. Co ty gadasz? Dużo cukru jest super? Nie, nie, nie. Cukru nie wolno. Lepiej napoje bez cukru pić ogólnie. Szwagier teraz kupił 250 kg do roboty w masarni. 250 kg. To paleta chyba, nie? Chyba po cukier i whisky. Nie, nie, po hitsy byłem. W ogóle są nowe hitsy, jakby ktoś był zainteresowany. Czerwone owoce. Można kupić w punktach Icos póki co tylko. Tak jest, takim czerwonym jakby paskiem. Widzicie? Jakby ktoś był zainteresowany. Czerwone owoce. Jak dla mnie nie mają smaku, nie? Pachną niby coś, ale no takie bym powiedział. Jakbym miał wydać ocenę na 10, to taka czwóreczka. Z kim gram? Z Olkiem. Palić książki pod wanną jak Bogutow Linda, żeby woda była ciepła? To jest dopiero rozwiązanie tematu, nie? To jest straszne, że my musimy się nad tym zastanawiać, co zrobić, żeby mieć ciepło. O. Nie rozumiem ludzi, którzy kupują cukier w markecie po kilkadziesiąt kilogramów zamiast w hurtowni. No nie każdy ma dostęp do hurtowni, nie? Kupujcie więcej cukru, sami nakręcacie ceny, bo w telewizji powiedzieli. No właśnie mówię, że to jest sztucznie nakręcane, nie? Że jak popyt się zwiększa, no to i cena większa. No tak to wygląda. Kapitalizm. Ale no co poradzić? No tak to już wygląda w naszym świecie, nic z tym nie zrobimy. Trzeba po prostu jakoś z tym żyć. Moi drodzy, 8 reakcji do 400 brakuje, więc zachęcam bardzo gorąco do zostawienia. Możemy udostępnić transmisję, kto jeszcze nie udostępnił na swojej osi czasu, albo gdzieś tam w grupach. Sawek, jak tam kebab dobry był? No widziałeś na zdjęciu, nie? Wspomnę jeszcze musztardę i inne rzeczy braknie. Lećcie już kupić. Nie, no ale teraz akurat co roku dzieje się to samo, no nie? Bo wszyscy kupują cukier w tym samym okresie czasu na te przetwory, nie? Będą zbiory kukurydzy dzisiaj? Tak, my zaraz przewijamy. Po tym polu już możemy przewijać, bo wszystko jest w sumie poogarniane. Sierpień, wrzesień, październik i możemy lecieć. W odzieżówkach też kolejki makabryczne, odbija powoli ludziom. No właśnie, a wszyscy mówią, że pieniędzy nikt nie ma, nie? Ja nie wiem, jak to jest. Pieniędzy nikt nie ma, a nad polskim morzem żadnego wolnego domku. Gdzie jadłeś kebaba? Byłem wczoraj w Nysie w nocy na kebabie, wiesz? W Nysie na kebabie byłem wczoraj. Nie wiem, Janek, zobaczymy. Tak samo z paliwem i resztą, a ludzie łykają jak... Wiecie co? W ogóle te hitsy się nie dymią. Nie wiem dlaczego. Nie mają smaku, nie dymią się. Nie polecam. Nie polecam ja. Kilo cukru za kawalerkę w centrum Warszawy. No i wszystko. Można, można. Z tym cukrem to wymysły. Tak jak była pandemia, to brakowało papieru. No brakowało go, bo ludzie go wykupywali, nie? Mamy 402 reakcje, bardzo dziękuję, misja zaliczona, elegancko. W półtorej godzinki to prawda, no ale wiadomo, że to jest live po południu, a nie wieczorem, więc te reakcje idą gdzieś tam wolniej. Kończymy żniwa, moi drodzy, będziemy zapinać headery do kukurydzy i wjeżdżamy z Olem tam na to pole kukurydzy, kurde. I tam po kukurydzy też trzeba będzie orkę pierdzielnąć, to w ogóle jest temat niezły. Czy ty już, Olo, wypożyczyłeś header, bo widzę, że kasa zniknęła z konta. Tak, właśnie wydał 4845. To dobierz piątkę kredytu i weź drugi od razu. Zjadłbym kiełbachę z grilla? Też bym zjadł, no. Takiego, z takiego grilla prawdziwego, z węglem, no. To by było to. Zdrowe hitsy, bo nie dają dymu. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Za co kupisz headery? No nie, no wynajmę. Headery będą do kukurydzy wynajęte. Bo mam nadzieję, że sprawdziłeś, Olo, że nie mamy. Headery do zboża. No nie mamy. Dobra, a które wypożyczyłeś w ogóle? Headery do kukurydzy. No i bardzo fajnie. Dziewiątki. Dziewiątki, tamto pole nie jest też tak jakieś... Znaczy jest duże, ale nie jest jakieś super, wiecie, wymagające. Więc na dwa kombajny jak najbardziej. Wleciała fotka na grupę? Dobrze, będę sprawdzał po live'iku. Nie wdychasz tyle? Nie, po prostu się słabo palą. Słabo się podgrzewają, o tak powiem. Coś z tymi patronami też lipa? Ktoś by podarował? Maksym, zostań patronem, proszę bardzo. Na pewno u ciebie ta opcja działa. Cik-cik. Cik-cik. Sykęs. Tobie sołtys grill po głowie chodzi, bo tam węgiel na spodzie, a jak dobrze pójdzie, to nawet na kiełbie. Ej, właśnie. To znaczy, że grillowanie też będzie droższe? Bo to też na węgiel jest przecież. Ty, nie pomyślałem o tym. Czyli to też będzie droższe teraz. Ja pierdzielę, to już grill to będzie luksus. Jak ktoś będzie grilla robił na działu, to znaczy, że tam jest, tam się przelewa. Dobra, wyjadę chyba tym miejscem, którym wjechałem. Gamoniu to inny węgiel?
Węgiel to węgiel, panie, nie ma innego węgla. Bo drewniany, a nie kamienny. Ja się nie... Gdzie jest mój wózek na header? Halo, Olek! Gdzie jest ten wózek na header? Czemu żeś go zabrał? Pod sklepem? Oh my godness. Do tanku i przed kukurydzą? Dobra. Brykiet po 15 zeta jest. No, ładne, ładne, ładne wyniki, kręcimy. Muszę sobie jedzonko zamówić, wiecie? Chyba jednak te pierogi odpuszczę. I coś muszę zamówić do jedzenia. Ktoś się nie bał i zaebał, no nie. Tutaj chyba właśnie zresetował Olek, bo myślał, że te headery też będą na ten wózek. A one przecież się... Czy ja przejadę nad nim? Och, udało się. Dobra, trzeba jechać odstawić headery do tego, przewinąć czas. U mnie 2,5 kg worek węgla drzewnego, a na grilla kosztuje 20 zł. No brykiet też podrożał, to widziałem. No, pizza margherita. Nie, na pizzę nie mam ochoty. Chyba sobie zamówię to KFC, wiecie? Chyba to KFC sobie zamówię. Dobra. Jakoś mi tak zrobiliście ochotę na KFC, nie wiem dlaczego. Dobra. No kurde! Też przez te ceny paliwa tak dowóz podrożał. Chyba 8 zł kosztuje dostarczenie czegoś z KFC do mnie. No to jest dramat jakiś, nie? To jest jakiś dramat. Widziałeś, co ja miałem na obiad? Nie, ale już widzę, że wysłałeś zdjęcie. Kebaba miał, pa! Kebaba se jadł. A, pierdziele. Która galeria jest najlepsza we Wrocku? Jest coś lepszego niż Bielany? Magnolia, moim zdaniem. Magnolia jest bardzo dobrą galerią, przynajmniej pod względem tego, pod względem moich upodobań i sklepów, które ja gdzieś tam, że tak powiem, odwiedzam. I on ściemniarze się odchudza? No nie, właśnie, teraz, że tak powiem, muszę wyrównać deficyt kaloryczny, który wyrobiłem. Czekaj, bierę cię, ile to na zakupy na Ognicho? Dawaj. Ale Ognicho to nie to samo, co grill. To jednak nie jest to samo. Ja bym jednak bardziej preferował grillka, wiesz? Jednak grillka bym preferował. Dobra, czekajcie, sprawdzę sobie to glowo. Wrocławia robi robotę. Wrocławia jest też mega spoko, ale jest problem taki, że niestety tam jest dworzec PKP i dworzec PKS. I tam jest tyle ludzi w tej Wrocławii, że żeby tam się coś w ogóle... Gamoniu, header wejść do kukurydzy? Ja już żem zapomniał, nie? Także polecam Marysia Magnolię. Magnolia naprawdę jest mega spoko. Dawaj na kepsa! Dobra, wrócę po niego, nie panikujcie. Mogłeś potrzebić header do kukurydzy, wiem, tak jak to zrobił Olek. On pomyślał, ja nie, jak zwykle. Także spokojnie. Spokojniutko, spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Zaraz tam wrócimy. Zapomniałem, no. Skupiłem się na KFC. Skupiłem się na KFC. U mnie na wsi wieczorkiem ognisko, ogień piękne. No tak, no to też prawda. Tego Landiniego, to ja bym to musiał przestawić lekko. Wjedziemy nim sobie tutaj na ten podjazd. Outlet Fashion na Granicznej. Tam moim zdaniem słabe sklepy są, wiesz? Też spoko galeria. Można fajne promocje wyrwać, ale ogólnie... Słaby asortyment, o! No i teraz z tym headerem tu wjechać, to jest problem, nie? Widać, że się powodzi na Ameryce, skoro dwa razy do sklepu chce jechać. Oj tam, no przypadek. Przypadek, no. Co my tu mamy? McDonald's ma dostawę za 3 zł. Promocja. Chyba mnie namówili. Chyba mnie namówili. A może burgerka? A za ile ma KFC? O, Burger King ma za 2 zł. Ale robota ostra. Siemano Hubert, witam serdecznie. Siema, siema. KFC 6 zł. Jezus Maria, czemu to jest takie drogie? Czemu to tak podrożało? 54 zł za kubek kurczaków.
No nie ratowałem się jeszcze, bo i tak kombajn biorę do kukurydzy zaraz. Sołtys zostawi header z wózkiem na gospo, a po header po kukurydzy pojedzie samym kombajnem, pchając się po zakamarkach. Podobno im wdzięczniej, tym przyjemniej. Sołtys wie, co robi. O, jest wytłumaczenie. Siema Michał, witam serdecznie. KFC i McDonald's to papierowe żarcie? Wiem o tym. ZW awaria? Kurwa Maci, jak ja mam teraz tu... Dobra, czekajcie, może nam się uda jakoś to ogarnąć tak trochę nielegalnie. Tutaj se wjedziemy. Pato. Potem będę krzyczał, kto tyłem header postawił. Dobra, nie uda nam się to. Zdecydowanie za ciasno tu jest. Kto to budował tą wiadę tutaj? Kto budował tą wiadę tutaj? Cholera jasna, jak ja mam teraz stąd wyjechać? Dobra, zablokujemy się tu zaraz na amen i tyle będzie z roboty. Łysy gamoń. No kurde! Mój Boże! Kochany! Dobra, ogień tak. Nie, bo jak zresetuję kombajn, to mi zniknie z niego sorgo. Wiecie, co jest najgorsze? Że tak to właśnie jest, jak się kombinuje. Zaraz się pochlastam tu. Już mi header spadł. Już mi header spadł. Nie mogę złożyć kombajnu. Jeżeli mam w nim zboże. Cieszę się, że jesteś. Ja też jestem lekko zdenerwowany. Jak mam, Dawid, zamknąć kombajn, jak jest w nim sorgo? Jezus Maria. Kto wymyślił te wiatry tutaj? Cio Marcin, nie śmiej się. A jak Olek ładnie wjechał, patrzcie, jak nie on. Ciśnienie 500 normalnie, no. Ciśnienie 500. Na. Nie, no nie będę płacił tyle pieniędzy za kubełek, nie ma takiej opcji. Dawaj, Olo, wyjeżdżaj. Koło świni postaw nową wiatę na kombajny, tam dużo miejsca. O, to by nie było zły pomysł, gdybym miał pieniądze, to by był nawet bardzo dobry pomysł. No, ale niestety nie mam, więc tego nie zrobię. Tak się to robi, jak w Obi. Obi tak to robi. Ja teraz będę parkował 3 godziny. No odjeżdżaj, Olo, tym. Skończ się tym, że ręką to ustawi? Proszę mnie nie denerwować. Ja teraz nie czytam czatu, bo jestem zdenerwowany. Zaraz mnie po... Dzień dobry, Karolino. Dobra, masz. Masz, proszę. Olek parkuje, ja zamawiam jedzenie. Normalnie dosyć mam. Dosyć mam. Muszę zajeść kebabem chyba. Rok i 11 miesięcy, Łukasz. Ja pierdolę, jaki wynik, ty. Dzięki bardzo. Rapapara, miała ryja, jak to para. Rapapara.
dzięki bardzo. No pięknie, rok i 11 miesięcy. Wow. Powiem ci, że grubo. Dziękuję, dziękuję za patrona oczywiście. I co by tutaj sobie teraz zjeść? Uwaga, uwaga, Serafin patrzy. KFC jest za drogie, nie będę płacił tyle za jakieś kurczaki odgrzewane. Chyba, że jakiś mniejszy ten kubełek. Jak maszyna nie gwizda, to kierowca... No, na pewno. Przedłużenie musiało być. Dzięki bardzo, Łukasz. Dobra, Olo się... Olo niech się chwali, nie? Olo niech się chwali. Co by tu sobie wszamać? No nie wiem właśnie, nie wiem właśnie. Pizzy nie chcę. Nie no, chyba pójdę na te pierogi. Nie będę nic zamawiał. Kebaba jadłem wczoraj. Jadłem wczoraj kebaba. Dobra, brawo Olo. To pozwól, że ja już rzucę ten kombajn. A nie, bo on ma header, dobra, zaraz wiesz. Obrażał, że będziesz musiał jechać po następny. No już jest ładnie, no. Siema Michał, witam serdecznie, siema młody. A już ci witaję dzisiaj ze mną, siema, siema byku. Siemaneczko, 29 miesięcy? Jakub, ja wiem, że ty jesteś tutaj rekordzista patronowy. Ja wiem, ja wiem. Chociaż jeden dobry kierowca jest u ciebie na gospie, w sensie co, Olek? No, Daniel, już nie przesadzaj, nie? Już nie przesadzaj lepiej, bo to też tak nie chwal go, bo zaraz wszystkie, że tak powiem, swoje umiejętności od niego znikną, bo się jeszcze zakocha w sobie, narcyz. No dobra, już, skończ, dawaj, jedziemy kosić, Olek. To jest nieważne, że to jest krzywo. Jest pięknie, prześlicznie to zrobiłeś, Olek. Jedziemy godzić, siema Łukasz, dzięki za 100 gwiazdeczek. Dziękuję, dziękuję. No i ciśniemy. Sika la pom. Jadę wysypać to. Widzisz? Widzę, widzę. Pięknie. Dałeś radę. Dałeś radę. Co prawda też to długo trwało, ale się udało. Witam Piotr, siemano. Siemano, 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 Mariano. Muszę wysypać gdzieś to sorgo. I chyba muszę to zrobić w ten sposób. I dawaj na kepsa. I dawaj na kepsa. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Ja to tak wysypię. O, udało się. Dobra, mamy to. Roczek styku i lecimy dalej. Mam nadzieję. Jeden z, choć większość starszych patronów ostatnio cicho. Jak to cicho? Nie no, są wariaci. Tylko się nie odzywają. To też wakacje, urlopy i tak dalej, więc spoko loko. Dobra, składamy. Lecimy zatankować, tak jak to, żeście mi tutaj polecali. Złożymy sobie ten kombajn. Lecimy zrobić tankowanko, szybkie. Header podpinamy i lecimy na pole numer 5-8. To jest nasze nowe pole, które kupiliśmy z kukurydzą. I lecimy tam kosić, tylko musimy jeszcze przewinąć sobie czas. Ale najpierw tankowanie, header, przewijanie i lecimy. Pazegar, 92 godziny. Widzicie, jak ja zbijam zawodowo. Zawodowe zbijanie godzin. Tankujemy. Jezu, ile tu paliwa wschodzi. Przecież to cały nasz budżet, który mamy na koncie. Masz Łukasz patrona, jest. Gdzie emeryt? Emeryt, kurde, jeździ na ciężarówce, nie ma czasu grać, wiesz? Jak oddasz Sepka, na pewno będzie patron? To ja, halo, halo, to ja. My lecimy w tą kukurydzę w końcu. Czyli póki co cicho są, ale ważne, że są dalej. Oczywiście, że tak, są. Dobra, starczy, nie będziemy więcej tracić na paliwo, bo nie ma sensu. I tak tego nie wyjeździmy. Ja pierdzielę się, wpierdzielił mi. Znaczy ja jemu w sumie, ale dobra. To zawsze jest jego wina. No, gościu! To dwóch gości, dobra. Dwóch skasowałem. Trudno, bywa. Ej, słońce wyszło. Patrzcie, jaki jestem biały i jasny. Słońce wyszło. No to już tyle było deszczu i pogody normalnej do życia. Już teraz znowu deszcz. Znowu słońce, znaczy? Nie no, ja muszę iść, moi drodzy, zjeść i po hitsy. To jest niemożliwe, żeby takie coś tutaj podgrzewać. To w ogóle się nie dymi. Jakaś lipa jest totalna. Kiedy wyzeruję licznik? Marek, no ja to staram się zrobić cały czas, ale to nie moja wina, że się nie udaje. Dlatego mówię, preferuję gwiazdeczki, patronów. Lecimy z tym. Będzie deszcz? O! Teraz trochę poczułem. Teraz to bardziej Wójcio Maruda, siema. Wójcio Maruda.
i Bartek 100 gwiazdeczek, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki Deku. Piweczko dla ciebie oczywiście z fanfareczkami wjeżdża. Kiedy wyzerujesz licznik? Najpierw bociana, jak napisał Piotrek. Nie, w Warszawie padało chwilę, tutaj też we Wrocławiu padało, ale teraz już znowu słońce wyszło. I dawaj na kepsa! A było tak przyjemnie, mało stopni. Znaczy mało, pojęcie względne. Chodzi mi, że 20 pary było, nie? 23, 22, coś takiego. Słońce za chmurkami, to znowu teraz wyszła, grzała. 1000 gwiazdek, moi drodzy! 1000 gwiazdek na dwugodzinnym live'ie. No! Nieźle. Za kilka miesięcy będzie zimno i też będzie, i też każdy będzie narzekał. Znaczy, ja po prostu lubię wiosnę, nie? Lato na takim upale jest dla mnie przesadą, ale jeżeli chodzi o wiosnę, to jest dla mnie idealny okres, nie? Przewijaj czas? No Olek przewinął właśnie. Olek właśnie przewinął. Jeszcze jeden miesiąc, Olo. Potrzebujemy do października. A wrzesień, mój miesiąc, kurde, urodzin i oczywiście też padał, nie? Smutne to życie. Owce, wiem, tam palety właśnie, że brakuje miejsca. Zaraz to ogarniemy też. Daniel, dzięki, 240 gwiazdek. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Żółwik dla ciebie oczywiście, elegancko. Taniec z gwiazdami, rozpoczęty. 240 gwiazdek od Daniela, dziękuję, dziękuję. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Dzięki bardzo, Daniel. Dzięki, dzięki. 1334 gwiazdeczki. Lecimy dalej, moi drodzy, z gwiazdami. Musimy dobić w tym miesiącu 150 tysięcy. A widzę, że to ciężko idzie, ślamazarnie, że tak powiem. O, i nie ma też miejsca na jaja, ale widzę, że Olek tam chyba przestawia właśnie. Dobra, header mamy. Kombajn ogólnie jest spoczko. Ja byłem dzisiaj na cmentarzu, gotowałem się tam 5 razy. Czyli jesteś teraz Karolina gotowana. Karolina gotowana. Chodź tu do swojego pana. No, przepraszam. Tak mi się zrymowało po prostu, więc poleciałem razem z Flow. Poleciałem razem z Flow, nie? Siemson i pozdrow z Brukseli. Siemano, siemano Bartek. Witam serdecznie. Siemaneczko. Pole 5-8. A nie, to jest pole numer 3-8. Nie, czy 5? Nie, 5-8. Trochę daleko. Ale no przynajmniej ma duży areał, więc tam jak będziemy robić kolejne sobie jakieś siewy, no to takie, wiecie, jak na przykład soję tam zrobimy, to przynajmniej poczujemy, że tą soję zebraliśmy. Słabo opalony jestem jak na Chorwacji, ale wiesz co, no to kamera przekomuje, nie? Kamera przekomuje, byku. Pożej zaszalał z tym rybem Stefan, jak zwykle. Tomasz został patronem, dziękuję bardzo, mordeczko, dziera! Wow! W nocy znów wystrzeli ruski szampan. Grupa VIPa, czyli Sylwester u szwagra. Grudowska dła, no a foty na Instagram. Grupa VIPa, czyli Sylwester u szwagra. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Tu już Olo zaczął kukurydzę robić? Stoi w polu, więc chyba tak. Chyba nie. Zaszalałem z tym rybem? No ale... Nie, prawdziwy? Prawdziwy, a jakże. Dobra, kederek sobie odkładamy, znaczy rozkładamy. Kombajnik również. I lecimy. I nie wiem, czy kukurydzy nie zrobimy... Zróbmy sobie kukurydzy na GPS-ie, Olo, chyba, wiesz? Tak będzie wygodniej nam. Cyk. Cyk. GPS-ik. Jezu, Olo, co to za ślimaki tam robisz? Szlaczki rysujesz? Szlaczki chłop rysuje chyba. Pozdrawiam ze Żniw na polu, tym razem klas z 5-metrowym headerem. No elegancko. I Kuba 100 gwiazdeczek, dziękuję bardzo. Strzegło, już spalone czoło, mam spocone, ja rano w pole, bo się nie wyrobię. Siewnik, podczepiony traktor, już napojony, fenomen w radiu gra, od razu lepsza robota. Strzegło, już spalone czoło, mam spocone, ja rano w pole, bo się nie wyrobię. Dzięki bardzo, Kuba, bardzo dziękuję za gwiazdeczki.
Te jaja odstaw. Nie no, te jajka już Olek odstawił chyba, tak mi się wydaje. A te komunikaty, które widzisz, to są po prostu takie jeszcze zaległe z tamtego dnia, nie? A już jajka odstawione. Jajka odstawione. Jednak mogę mnie chwalić, Olka. No i widzisz, pochwaliłeś i pierwandolo tam dwa szlaczki, nie? Takie szlaczki się rysowało, jak się odgradzało lekcja temat w podstawówce, pamiętam. O panie, kasy dużo macie? No, z początkowych, moi drodzy, 300 tysięcy, które były na koncie tutaj, to owszem, tak, tak, zostało dość dużo. Minus 6 tysięcy i kredytu mamy jeszcze 200 parę. Także dobrze jest, dobrze jest. Dobra, ludzie, wiecie co wam powiem? Wiecie co ja wam powiem? Zamawiam to jedzenie i normalnie zjem tutaj na live chyba. Zjem tutaj na live chyba, no. No bo co ja innego mogę począć? A może na pyszne.pl będzie coś lepszego? Może na pyszne.pl. Ej, no i żniwa kukurydzy, elegancko. Pracownik przerwał pracę za brak pieniędzy, a gdzie on pracował? Zamawia KFC. Ale to jest drogie mega, no kurde, naprawdę mega drogie. Mega to jest drogie, no nie będę wydawał tyle na... No chyba, że jakiś mniejszy ten kubek. Narobisz smaka? Owszem. Zgadzam się. Ej, rozumiecie, że knajpa, która jest dwie ulice obok mnie, bierze sobie 8 zł za dowóz? Co to jest za filozofia? Czy to jest jakieś niepoważne? Jakby tak zamawiać codziennie jedzenie, to zobaczcie, ile to jest... Jezu, w skali miesiąca to jest jakiś dramat. Pizza Hut za 15 zł dowiedzie. Fajnie. Za tyle to ja pizzę sam mogę kupić. Dobra, biorę to KFC, tylko po prostu coś mniejszego. Coś mniejszego z KFC. Niech będzie, no. To się będzie wygodnie na live jadło, tam kawałki kurczaka. Live z żarcia? Nie, no będziemy tutaj sobie grać. Będziemy sobie tutaj... No właśnie nie bardzo, Damianie. Właśnie nie bardzo. Ja miałem dowóz za darmożkę w KFC? No właśnie. No właśnie. Kiedyś tak. Jak było tańsze paliwo i w ogóle. Weź mniejszy kubałek? Dobra. Który polecasz, tak żebym mógł go jeść na live'ie i żebym nie musiał obgryzać kości? No wiecie, jedna ręka będzie cały czas upiermandolona, że tak powiem. Marcinula na kebabie był, pisze. Marcinula napisał, że był na kebabie. Zobaczcie, nasza wczorajsza gadka wieczorna o kebabie zrobiła wszystkim smak na kebaba. Grande, a może bym grandera zjadł? A nie wiem, Jacku, zobaczymy, nie mam pojęcia. Kupiłbyś też coś swojej dziewczynie, a nie sam jesz? Nie ma jej aktualnie. Coś mniejszego? Dwa razy mega kubełek, wszystko załatwione. Już wiem, co jem. Dobra, wezmę ten kubełek 11 na 11 za... On jest za 50 zł. $59 mi to wyjdzie. Bomber, ja nie byłem na kebabie, ja na redukcji jestem? Jasne, jasne. Jasne, jasne. Ta, co jest za 9,99 bez kości, na dowóz tego nie ma chyba nawet. Na dowóz chyba tego nawet nie ma. Dobra, kubełek 11 na 11, ale tutaj jest 11 hot wingsów, to one mają kości. Narobiliście smaka na pasta, a jest na przykład z samymi stripsami jakiś kubełek? Kubełki. Kubełek klasik, dwa kawałki kurczaka, no to nie, odpada. 15 hot wingsów to nie. 15 hot wingsów to nie, bo to będzie samo z kośćmi. Idziesz jeść? Nie, zamawiam KFC. Bo dzisiaj gram dłuższego live'a z Ameryki, więc jem tutaj na live'ie. Jem tutaj na live'ie. Jakie to jest drogie, ja pierdzielę. Mam normalnie... Wiecie, jaki jest problem? Bo do mnie teraz dowodzi KFC Glovo, nie? A kiedyś dowodziła aplikacja KFC.
I teraz aplikacja KFC do mnie nie dowozi. Nie wiem dlaczego. Need for Speed, chuj złotych za litr. Dzięki bardzo, Mateusz. Bardzo dziękuję za szósteczkę. 6 złotych. Siema. Dziękuję bardzo, Mati, za szósteczkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Ty, no to już mam na dowóz. Już mam na dowóz. Mateusz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już mam na dowóz kubełka. Dobra, to już jest coś, to już jest coś. Może zaraz zjem. Ja żartuję oczywiście. No i teraz dowodzi do mnie Glovo, nie wiem dlaczego. Zrezygnowali z własnych dowodów, czy co? Jakaś lipa. I w ogóle na tym Glovo wszystkie te pozycje mają, są droższe niż normalnie na miejscu w restauracji. Też dziwne. Dobra, biorę te 11 na 11. Zjem z wami stripsy, a ja zamówiłem się przez KFC, dostała była za darmożkę. No a u mnie właśnie nie ma. Glovo to dla grubasów. Glovo? Nie Glovo, tylko Glovo. Dobra, mamy to. Olo pojechał po ciężarówkę chyba, więc tutaj się rozładujemy razem elegancko. Sok własnej produkcji taki 70%? To nie jest do jedzenia, panie. To jest do picia. A ja głodny. Piotr napisał, że jak jem KFC, to się jutro nie zobaczymy. I w sumie coś w tym może być. Przez Uber Eats patrzyłeś? Właśnie nie. A może Uber Eats będzie miało na przykład lepszą ofertę dla Sefcia Grubaska na KFC? Już sprawdzam. Już sprawdziam. Tu chyba nie ma KFC. Tu chyba nie ma. KFC. O jest, KFC. O, dowóz tańszy o 50 groszy. Ale zobaczymy. Ja pierdzielę, myślałem, że promocja jest. Ty, a kupony? Siemanko, Katarzyna, witam. Z myślą o tobie, big boxy, burgery, kawałki kurczaka, dodatki, napoje, lody. Nie ma tu kuponów żadnych? Czekajcie, ja tutaj, ja jestem łowcą okazji. Ja jestem łowcą okazji. Nie ma kuponów. No widzicie? A w aplikacji KFC były kupony. Kupony. Kupony w restauracji w dostawie, no właśnie. I takie coś bym chciał. I nie mogę. Doberek, ja tu na niedługo, bo za jakiś czas kobieta wpada. Siemano, Piotr. Wreszcie znalazłeś kobietę? Ja tu na niedługo, bo za jakiś czas kobieta wpada, kujon. Wreszcie znalazłeś kobietę? Siemano, Piotr. Siemano, siemano, witam serdecznie. No i nie dowozi do mnie to KFC pierdolone z kuponów, no. Abym se mógł kuponę zjeść. Ogarnąłbyś te mijaki? No nie mam miejsca, już mam 3%. Czekam na Olka, aż tutaj przyjedzie. Bo na mapie, gdzie on jest, musi nas wyładować przecież, a pojechał po ciężarówkę. Jedzie on już? W trasie on jest? A on nawet nie ruszył jeszcze. Gdzie ty, Olek, jesteś? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz, człowieku? Czemu ty nie jedziesz? Wysypujesz sorgo. Aha! Pozdrawiam cię również, Radzio. Czego się nie da wyładować? Może jest silos pełny? Może silos pełny? Może być tak. Ty, nie wiem. Czekaj. Da się. Da się normalnie. Piotrek Andrzej. Już 3 miesiące masz kobietę? O, panie. No toć. Już trzymakę, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. No to elegancko, elegancko. To gratuluję i życzę szczęścia oczywiście. Piotr, dziękuję, dziękuję. Piotr mi teraz dwójkami... Ogarnie kubełek. Zobaczcie. Dobra, to ja jadę. To ja śmigam w takim razie. To pojechałem. Olek jak wjedzie do silosu, to... Z kombajnem mu dobrze idzie, ale z wjeżdżaniem do silosu trochę gorzej. Za 30 złotych jest Zinger, iTunes, 2 Hot Wingsy, frytki, Pepsi Max. No tak, ale ja nie mam kuponów na Glovo. Nie mam kuponów na Glovo, no także to jest lekka lipa. Ej, my już mamy live ponad 2 godziny? Jezu. I są i donaty? No, donaty 9,18. Na dostawę jest. Na dostawę jest, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Get this cup. Co to było za billboard? Zmienili billboard na Elm Creeku. Ile tych kobietek już było, Piotrek? No Piotrek tam był łowca tinderowy, nie? Swego czasu, także on tam ostro, on tam ostro. Olek się zaklinował? Spokojnie, ja już uratowałem sytuację. Jadę wyładować tę kukurydzę i będziemy mieli już w sumie chyba wszystko oprócz tych buraków.
do paszy dla świń, także dobrze. Jakoś to idzie. Powolutku, powolutku, ale małymi kroczkami do celu, jak to się mówi. Małymi kroczkami do celu. 1100 godzin już nie ma? Nie ma, no patrz, jak już zbiłem. Ja już zbiłem koncertowo, 92. Jeszcze dzisiaj będzie 90, podejrzewam. Może 89 dzisiaj wskoczy. Też by było dobrze, jakby wskoczyło. Bawełny zbiór też przed nami. Od szampana w mojej dupie jest do rana. Buta od szampana, la ra 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 ra. Buta od szampana w mojej dupie jest do rana. Buta od szampana, la ra 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 ra. Piotrek Andru. Dzięki bardzo, Piotrek. Dziękuję. Trzymaj, jedz ty. Mów, że tu jest fajnie. Mów, że tu jest fajnie? Co to znaczy? Mam mówić, że tu jest fajnie? No tu jest fajnie. Masz jakieś wątpliwości? Tu jest petarda. A 1100 godzin, Jacku, już nie ma. Co ty? Dobra, zamawiam 11 na 11. Jak mi tutaj wsparł kolega, to biorę to. Biorę to normalnie. Proszę bardzo, zamów. Napiwek dla kuriera, dam mu 5 zł. Gdzie kupiłem FS22? FS22, kolego, kupiłem na Epic Games. Panie Aleksandrze. Coś jeszcze w kombajnach? No i proszę, czas oczekiwania, znaczy czas dostawy 17.00. Czekamy. Czekamy. I kosimy dalej. I kosimy dalej. Piotrek szaleje, normalnie. Piotrek zaszalał. Czemu nie mogę wsiąść do kombajnu? Olo, zabrałeś mnie kombajn. To jest mój kombajn. A może promocja? Nie. Promocji żadnej nie ma. Nie. Ja nie po to zbijam te godziny teraz, żeby promocję robić, więc promocji nie będzie. Spokojnie. Na to mnie nie namówicie. Szybko poszło to pole nawet. I tej kukurydy też nawet ładnie sypie. Kukurydza nawet fajnie sypie w tym farmingu. Co prawda ona nie jest jakaś super droga, ale sypie. To jest dość duży plus. Zjemy razem na live'ie? Dobra. Jak ja będę do was zgadał, jak będę jadł. A nie da się tam zadzwonić teraz do tego kuriera z Glovo, tam do KFC, żeby mi jeszcze hitsy po drodze wzięli? Bo mam tylko jakieś takie badziewne. Mam jakieś takie tylko badziewne i kurde bele, przyjaciele, słabo to widzę. Jaki to kombajn? To jest Fendt Ideal. Fendt Ideal. Zawsze jak jestem głodny, to dużo podgrzewam tych hitsów. Też tak macie? Dopalacze pytanie, że jak jesteście głodni, to palicie papierosy i nie jesteście głodni. Co nie? Dobra dieta. Dobrze, Aniu, zjemy razem. Szkoda, że na live, a nie na romantycznej kolacji, ale zawsze coś, no, zawsze coś. Witam, Bartłomiej, siemano, siemano. Co nie, Olek? No wiem, że się nie da, przecież żartuję. Przecież nikt mi hitców po drodze nie kupi. Przecież żartowałem. 9T czy mniejszy? 9T, to już jest ten potwór. Widzisz, masz nawet w tyłu oznaczenie 9T. Już jedyny kombajn, jaki nam został w tej grze, znaczy no tutaj na tej serii do ogarnięcia większy, to jest ten John Deere. Ten, który ma header tam 15-metrowy około. Sebastian, siemaneczko. Także naprawdę mamy tutaj już tak mocno rozwinięte, ale tak jak mówię, moi drodzy, przed nami przenosiny na tej mapie. Piotrek Andru, dwa złote. Porozwiązujmy razem krzyżówki, o kurde. Instrument CH, Parkera potocznie na 4 litery. Instrument Parkera potocznie na 4 litery. Jakieś masz... Trudne masz te krzyżówki, wiesz? John Deere X9, dokładnie. Czekasz na Johna? Oj, to jeszcze trochę czasu poczekasz. Bo to jeszcze przed nami, panie. Lecam na pełne, ja jak? Frytasy wzięte do kubełka, nie wiem co mój mąż na romantyczną kolację we trójkę. We dwójkę jego nie będzie. Także na spokojnie nie musisz się przejmować. I on też. Jego nie będzie, także on nie będzie wiedział, co się dzieje. Może być spokojny. Powiedz, że idziesz z koleżanką i tyle. Dziś Ania ma imieniny, najlepszego dla wszystkich Ani. O, Ania, masz imieniny dzisiaj. I zjemy wspólnie na live'ie? Naprawdę? Ale się... Zobacz priv i odpisz Guciowi. Proszę bardzo, Olek, już się robi. Siema Hubert, siemano. Witam gorąco. Co mam zrobić u ciebie? Co robisz? U mnie padało? No u mnie też padało.
We Wrocławiu padało, ale znowu wyszło słońce. Co pani sądzi na to, że z Anią będziesz jadł... Cicho tam! Co ty tutaj wyciągasz brudy jakieś? Halo! Sam zrobił ciebie, co robisz, u mnie padało? To już czytałem, Bartek. Dwa razy, że... A nie, to raz, dobra, ja pierdzielę, to ja się za ten. Michael dołącza jeszcze na Amerykę, o proszę bardzo. Czekajcie, ja to mam rozmowę, muszę odpisać. Właśnie pani sołtysowej. Dawaj, Michael, ładuj się, ładuj. Jakub, dziękuję za obserwację. A ty, Michale, tam się wiesz. Brudów nie wyciągaj. Siemano, Paweł, witam serdecznie. Pozdrowić od ciebie, Jakubie? Dobra, przekażę pozdrowionka. No nie ma jej w domu, no nie ma jej w domu, to prawda. Byś pogadał tą szczęść... A, nie ma potrzeby, nie ma potrzeby. Ja pierdzielę, ludziska. Zamówiłem jedzenie i teraz sami piszę, że muszę wyjść na chwilę. No nie, no to z kobietami to tak jest właśnie, z kobietami to tak jest. Dobra, ludziska, ja muszę wyjść na chwilę, bo to pilna situation jest. Kto mi odbierze jedzenie? Nie, no może wrócę. Dobra, mam 20 minut. A jej nie mam, wrócę na miejscu i... Dobra, nie wyłączam serwera nawet, dobra? Jak ja wrócę, od razu odpalę live'a. Soreczka za sytuację, ale muszę wyjść na szybciora teraz. I jak wrócę, to od razu odpalę live'a, może jeszcze zjemy razem, a jak nie, to już se zjemy, jak to przyjdzie. I wrócę, dobra? Także, może jedzenie ci przyniosła? Nie. Wpisz, że przerwa? Nie, nie zostawiam live'a odpalonego, będzie nowe powiadomienie. Będzie nowe powiadomienie, moi drodzy. Także czekajcie tutaj na mnie elegancko i ja wrócę za jakąś parę chwil, kilka, dobra? Także zaraz wracam. Ja musiałem zjechać z pola kombajnem, za gorąco czy co? Tylko wysiądę z kombajnu im, żeby oni mogli tutaj sobie to ogarnąć do końca. No i pewnie jak wrócimy, to będzie już zbiór bawełny. Także ludziska, wracam za, no nie wiem za ile, jak najszybciej oczywiście. Także ZW, że tak powiem, będzie nowe powiadomienie. Zaraz wracam!